test nazwy przedłużaczu do tego przełącznika, co jest od ambonka. To ja ambonkę wyłączę. To wyłączę. Raz, dwa, trzy, działa. Raz, raz, raz. Słychać? Raz, 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 raz. Jeszcze chwilkę ustawimy mikrofon. Zobaczymy, czy słychać. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, o, coraz lepiej, super. Słychać te, także z tyłu i z przodu? Tak, fajnie. Więc za chwilkę pan Witold do nas dojedzie. Jeszcze musimy się uzbroić w cierpliwość. Miał teraz inne jeszcze spotkanie w Warszawie, ale za parę chwil już powinien dotrzeć. Jeden, jeden, dwa, trzy. Jeden, jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, trzy. No już widzę, że raz, dwa. Raz, dwa, trzy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Właśnie. Witam serdecznie naszego drogiego gościa. Panie Witoldzie, bardzo czekaliśmy, nie mogli się doczekać na ten dzień, kiedy będziemy mogli się spotkać w Niepokalanowie i posłuchać Pana. Sądzę, że wszyscy, którzy tutaj jesteśmy i którzy nas też oglądają za pośrednictwem telewizji Niepokalanów, tej osoby nie potrzeba, żeby przedstawiać. Pan Witold Gadowski, wybitny dziennikarz, redaktor, publicysta i to jest najpiękniejsze, że to jest właśnie dziennikarz, który jest niezależnym dziennikarzem. Ocenia rzeczywistość taką, jaką jest, nie ulega też żadnym wpływom z żadnej ze stron. Dlatego tak bardzo czekaliśmy też na to spotkanie, panie Witoldzie, aby posłuchać pana mądrości, pana tego, co pan, tego doświadczenia, które pan nabył przez tyle lat, obserwując życie i w Polsce, i na całym świecie, bo pan też jeździł po całym, praktycznie po całym świecie, obserwując te zwłaszcza najtrudniejsze wydarzenia typu wojny, chociażby na Bliskim Wschodzie. Także chcielibyśmy posłuchać pana zdania na ten temat, co się teraz dzieje w naszej okolicy i na całym świecie, a teraz się dzieje bardzo dużo, więc poprosimy. Ja bardzo dziękuję, że państwo chcieli poświęcić swój czas niedzielny na spotkanie i bardzo dziękuję za zorganizowanie spotkania ojcu Mariuszowi. Właśnie wracam z... To ja sobie położę tutaj, dobrze? To tak. O, a można? Jeszcze jak dostanę kawy, to będę już w ogóle... Będzie kawa, będę szczęśliwy. I siedziałem w Warszawie, teraz znowu był Marsz Niepodległości, Forum Niepodległości, wcześniej Zaduszki Wołyńskie, także dużo się nazbierało różnych rzeczy. I proponuję, żebyśmy tak, ja trochę pogadam, ale nie za dużo, żeby was nie zanudzić, a potem będziecie wy mówić, a ja będę odpowiadał, dobrze? To wtedy będzie żywe, fajne spotkanie. Więc zacznijmy od tego. Wszyscy zadają sobie jedno pytanie. Spotykają się ludzie, rozmawiają ze sobą i pytają się ciągle, będzie wojna? A ja odpowiadam, nie, nie będzie wojny, bo wojna już jest. Już nie będzie. Wojna się toczy. Dzisiejsza wojna, przecież poza tym, co się dzieje na Ukrainie i poza tym, co się dzieje teraz w Strefie Gazy, to jest wojna, która nie potrzebuje czołgów, karabinów, żandarmów, żołnierzy, bo to jest wojna, która potrzebuje mediów. Po prostu media są dziś silniejsze niż dywizje czołgów Stalina. Stalin pytał się papieża, ile dywizji czołgów ma papież. Papież miał wtedy ważniejszą broń, miał wpływ na duszę. A dziś trochę się to zmieniło. Dziś toczy się ta wojna o to, żeby każdy z nas miał wewnętrznie wbudowanego żandarma, który mu powie, co ma mówić, co ma myśleć i co ma robić. I taki żandarm jest kupowany za nasze pieniądze, żywiony z naszych dobrowolnych składek i to jest idealny ustrój. Idealny ustrój, w którym sami siebie pilnujemy. Już nie musi nas pilnować żaden bezpieczniak, żaden tajny współpracownik. Sami się pilnujemy. Tajny współpracownik dzisiejszych służb mieszka w nas. Został nam wbudowany w świadomość. Za pomocą środków przekazu, różnych. Bo dziś środki przekazu to przecież nie są tylko klasyczne telewizja, radio i prasa. Tylko dziś środki przekazu są wszędzie. Są na ulicy, są w tramwaju, są w autobusie, są w naszym samochodzie, jak puszczamy sobie wybraną rozgłośnię radiową. Są wszędzie. I wydawało nam się, że ewolucja systemu doprowadzi do tego, że będziemy się tylko komercjalizować. No i to był nasz błąd, bo się uśpiliśmy. Pomyśleliśmy sobie, my się nie będziemy komercjalizować, wokół nas rzeczywistość może się skomercjalizuje, może nie. Będziemy dbać o to, żeby nasze rodziny, nasze dzieci do końca się nie skomercjalizowały, żeby były uduchowione i to wystarczy. Nie wystarczy. Nie wystarczy, bo jeżeli człowiek jest
od rana do wieczora kąpany w jakiejś treści, to tą treścią nasiąka, choćby nie chciał. Po prostu jak będziemy pić żółtą wodę, to się to będziemy żółci po prostu za jakiś czas. Fizjologia naszej psychiki, naszego umysłu jest podobna. Jeżeli jesteśmy karmieni ciągle jakąś treścią, to zaczynamy mimowolnie ją stosować. Ja na sobie zauważam, że często zaczynam się mylić i mówię w Ukrainie. Oczywiście to jest moja pomyłka, ja się za nią natychmiast strofuję, ale skąd ona się bierze? Bo wszędzie to słyszę. Ludzie zaczynają tak mówić. To wchodzi w obieg popularny, międzyludzki. I to jest ten drugi etap, kiedy już ten sukces jest blisko. Oni, zaraz powiem, kim są oni, zdobywają władzę nad językiem. Zaczynają kształtować ten język. Już dziś nikt nie powie zboczeniec, homoseksualista, tylko gej. Gej, czyli nacechowanie tego słowa jest już zupełnie inne. Radosne. Takie wręcz bardzo przyjazne. Czyli to, co było oceniane w zupełnie inaczej jeszcze pokolenie temu, dziś zyskało inną ocenę, nawet w naszych powszechnych rozmowach. Ja podałem ten przykład drastyczny, ale przecież można mówić o wielu innych ewolucjach słów. Jest to coś, co taki lewicowy teoretyk Jean Baudrillard nazwał symulacrum. Symulacrum. Kradzież pojęć. Kradną pojęcie i przenoszą na inne terytorium. Klasycznym przykładem takiej kradzieży jest słowo miłość. Miłość, która przez pokolenia kojarzyła się z czymś głębokim, z głębokim przeżyciem duchowym. Było rozgraniczenie na sferę tą cielesną, do której odnosił się seks, i sferę duchową, sferę osobowości, do której odnosiło się pojęcie miłość. Miłość jako rzecz nie do zohydzenia. I naraz okazało się, że miłość znaczy zupełnie co innego. Miłość to nie jest między matką a dzieckiem, miłość to nie jest między mężem a żoną, miłość to nie jest między krewnymi czy przyjaciółmi nawet, tylko miłość ma różne oblicza. Miłość nie ocenia, miłość usprawiedliwia i uzasadnia. Nieważne jaka płeć, ważna jest miłość. Tego nas nauczono. Czyli coś, do czego nasi ojcowie i dziadowie nie zastosowaliby pojęcia miłość, czyli na przykład do współżycia osób tej samej płci, teraz już uzyskało naszą nietolerancję, akceptację. Dla świętego spokoju początkowo, a teraz już w ogóle mówimy dobra. Tolerancja, następne słowo. Toleruję, to znaczy nie zgadzam się, ale w imię świętego spokoju przyjmuję, że może tak być. Możesz to robić, ale nie podoba mi się to. Dopóki nie niszczysz mojego świata, ja nie będę protestował. To jest tolerancja. Toleruję mimo braku akceptacji. A dziś tolerancja jest równorzędna z afirmacją. Czyli jesteś tolerancyjny, to znaczy musisz afirmować mniejszości i inności. Jakkolwiek by ci się nie wydawały nienaturalne. To jest w sferze obyczajowej. Ale w sferze kontaktów między narodami wmówiono nam z różnych stron, że polska historia to coś wstydliwego. Że powinniśmy się bić w piersi i wstydzić. I mówią nam to Niemcy, którzy uczą nas demokracji, uczą nas tolerancji i mówią, musicie się wstydzić. Za II wojnę światową musicie się wstydzić. Mówią to Niemcy. Mówią nam to Żydzi z drugiej strony, tak? Sprzężeni z Niemcami, bo te dwie machiny narracyjne znalazły wspólny interes. W wyciskaniu z Polaków tego, co się da. A teraz dołączył się następny partner, bo mówią nam to Rosjanie też. Znaczy władze w Moskwie. Rozgraniczmy już Rosjan i władze w Moskwie, ale władze w Moskwie też mówią, wstydźcie się, bo Polska zaczęła II wojnę światową.
To jest narracja moskiewska. A teraz dołączył nowy element. Ukraińcy, którzy mówią nam, musicie zaakceptować Banderę, musicie zaakceptować Szuchewycza, Doncowa, bo to nasza historia, bo my jesteśmy z tego dumni, bo od 30 lat uprawiamy propagandę gloryfikacji zbrodniarzy nazistowskich, którzy nie są zbrodniarzami nazistowskimi, tylko bojownikami o wolność Ukrainy. I co się stało? Nasi politycy, nasi, których wybieraliśmy, zaczęli nam tłumaczyć, no tak, to oni nie mają innych bohaterów. Musimy się pogodzić z takimi bohaterami, jakich oni mają. I co? I wtedy musimy się pogodzić z tym, że w 8 województwach II Rzeczpospolitej prowadzono od 39 do 53 mordy, o których musimy milczeć. Zamordowano 200 tysięcy Polaków bestialsko. Każdy z Państwa zna opisy i to jest niewyobrażalne wręcz, a my musimy o tym milczeć w imię wyższej racji. Co więcej, mówią nam nie teraz, ciągle nam mówią nie teraz. Nie teraz rozliczajcie kolaborację żydowską ze Stalinem, nie teraz rozliczajcie ludobójstwo na Wołyniu, nie teraz, bo teraz są jakieś wyższe racje, tylko nie potrafią jasno wyłuszczyć, jakie to racje, jakie racje przeważają nad pamięcią o setkach tysięcy bestialsko zamordowanych Polaków, którzy nigdy nie zostali pochowani zgodnie z katolicką tradycją, którym nigdy nie oddaliśmy czci i którzy wołają o pamięć. Jakie racje są wyższe? Jeżeli zapominamy o pomordowanych na Wołyniu, to co jesteśmy warci? To jakimi jesteśmy Polakami? Ale mówią nam, tak trzeba, bo dzisiaj jest wyższa racja, ale jaka? Jak wielokrotnie pytałem polityków rządzących, co uważają za polską rację stanu, to mówili, proszę nie zadawać prowokacyjnych pytań. Co to znaczy? To pytanie o polską rację stanu jest prowokacyjne? Bo racja stanu innego kraju jest ciągle ważniejsza. My, którzy mamy najlepszą historię II wojny światowej, z wszystkich europejskich krajów, mamy się tego wstydzić. Machina żydowsko-niemiecka z jednej strony, machina rosyjska z drugiej strony i z trzeciej strony znakomicie zbudowana machina wybielania ukraińskich zbrodniarzy wojennych. Bo tak o nich należy mówić. To są zbrodniarze wojenni. Dmytro Doncow, o którym jeszcze się tak bardzo nie chwalą, ale który jest ich czołowym ideologiem, to jest człowiek, który przełożył na ukraiński Mein Kampf Hitlera i wychwalał Hitlera jako znakomitego przywódcę i wizjonera przyszłości. To Doncow właśnie stworzył ideologię, dzięki której mordowano na Wołyniu, w Tarnopolskim, w Wołyńskim, w Stanisławowskim. To on to zrobił, bo on stworzył ideologię, że na obszarze zamieszkanym, to są jego słowa, na obszarze zamieszkanym przez Ukraińców nie może żyć żadna inna nacja. I należy przeprowadzić czystki etniczne. Należy wymordować Polaków. I zobaczcie, dziś Ormianie, którzy zostali zmasakrowani przez Turków, mają całą wielką opowieść, którą zna świat. Bo już cały świat wie, że Turcy przeprowadzili wielki genocyd Ormian. A czy ktoś wie o Wołyniu? Gdyby się świat dowiedział o tym wszystkim, co tam się zdarzyło, to by się zatrząsł. Zatrząsłby się z przerażenia, że coś takiego jest możliwe. Hitlerowcy, SS-mani byli przerażeni okrucieństwem zbrodniarzy ukraińskich. I dziś się mówi, nie, dziś musi być przyjaźń między Ukrainą a Polską. Jak musi, to nigdy nie będzie. Bo w Polsce, w tej naszej duszy jest tak, że dawniej było przysłowie, jak musi, to na Rusi. A w Polsce jak to chce. I dlatego dziś rządzący popadli w taki kłopot. Dlatego ponieśli klęskę. Ponieważ rozminęli się z naszym odczuciem. Z naszym, czyli tych wszystkich milionów Polaków, którzy myślą normalnie. Mają poglądy różne na różne sprawy, ale genetycznie wiedzą, co jest dla Polski ważne, co dla naszego narodu jest ważne. I
przyjeżdżając do państwa z takim świeżym wrażeniem z Marszu Niepodległości, muszę powiedzieć, że byłem zasmucony. Ale nie byłem zasmucony ilością uczestników, bo uczestników było morze. To, co podają w mediach, to jest nieprawda, jawna nieprawda, jak za komuny. Za komuny też tak mówiono. Komunistyczna propaganda. Ludzi było bardzo dużo. Ludzie przyjechali z całej Polski, ludzie zachowywali się przyzwoicie, nieśli barwy narodowe, tylko nikt ich nie zorganizował. Szli samopas. Szli, bo czuli, że muszą to zrobić. Ale nikt nie poprowadził ich, żeby jakoś odzyskali ducha. Nikt nie natchnął ich jakimiś nowymi ideami. Nikt do nich nie przemówił po ludzku. Nikt nie dbał o to, żeby się dobrze czuli na trasie całego przemarszu. Wszystko przeszło i rozeszło się. I widziałem miny ludzi, byli rozczarowani. Byli rozczarowani tym, że nikt się nie postarał o to, żeby ten marsz, żeby to wydarzenie jedyne takie w całym roku miało właściwą oprawę. Żeby czuli się zaangażowani w budowanie czegoś wielkiego. Było to takie rytualne. To jest nasz problem dzisiejszy. Nie mamy elity, która by nas zorganizowała, która by nam nadała ducha, energię i poprowadziła w jakimś kierunku. My instynktownie czujemy, co jest dla nas dobre, czego chcemy bronić, broniąc naszego świata. Ale potrzebujemy też przywódców. I ostatnia uwaga jest taka, ona jest bardzo gorzka. Dziś Prawo i Sprawiedliwość jest pełne pretensji wobec ludzi, którzy krytykowali Prawo i Sprawiedliwość. To tak, jakby mieć pretensje do lekarza, że usiłuje leczyć, że mówi, co należy poprawić, że mówi, co należy zmienić. To lekarz jest winien naszej choroby, a nie my. I oni tak to odebrali, że atakowanie naszej partii jest antypatriotyczne, bo patrioci są tylko patriotami naszej partii. Nie potraktowano Prawa i Sprawiedliwości jako narzędzia do budowania polskiej suwerenności, do budowania kraju, w którym chcemy żyć. Potraktowano Prawo i Sprawiedliwość jako cel w sobie. A ja ciągle powtarzałem, Prawo i Sprawiedliwość jest narzędziem, jeżeli się zużyje, trzeba je wyrzucić i wziąć inne narzędzie. Ponieważ Polska jest ważniejsza. Nasz kraj, nasza suwerenność. I to rodziło oczywiście różne emocje, ale też gorzkie słowo, jestem w miejscu kojarzonym z polską wiarą ze świętym Maksymilianem, ale muszę powiedzieć, że ten kryzys przywództwa, to ten brak ludzi, za którymi chcemy iść, których chcemy słuchać i z którymi razem, ramię w ramię chcemy walczyć, dotarł także do Kościoła. Często rozmawiam z ludźmi i sam też tak się czuję, jak właśnie owca pozbawiona pasterza. Chciałbym, żeby ktoś, mój biskup, ktoś ważny, wyszedł i powiedział to, co myślę. Powiedział, zróbmy to, to i to, żeby ratować, żeby budować, żeby mieć wizję kraju i naszej społeczności dla naszych dzieci. A tymczasem mamy komunikaty z kolejnych posiedzeń episkopatu. Jestem już na tyle stary, że pamiętam też komunikaty z kolejnych plenów Komitetu Centralnego PZPR. Taka mowa trawa. Takie obracanie jedynie słusznych sloganów i słów. A gdzie kontakt z rzeczywistością? Gdzie wyjście naprzeciw temu, co się dzieje? W ostatnim tygodniu skazano na rok prac społecznych Roberta Bąkiewicza. Nie jest to postać z panteonu moich jakichś tam najbardziej poważanych autorytetów, ale w czasie, gdy te hordy
z błyskawicami na policzkach atakowały Kościół, on zachowywał się przyzwoicie. On zachowywał się tak, jak trzeba. I widziałem tą interwencję, gdzie te dwie awanturnice zostały po prostu zatrzymane, zanim nie wpadły do kościoła, nie dokonały świętokradztwa. I co? Sędzina, świadoma bezkarności, wydaje wyrok, w którym jego skazuje za chuligaństwo. Gdzie jest episkopat? Gdzie są nasi biskupi? Dlaczego? Oni się boją. Pasterze, nasi pasterze to tchórze i konformiści? To w takim momencie się znaleźliśmy. Coś z tym musimy zrobić. Modlić się przede wszystkim, tak. Ale ora et labora. Módl się i pracuj. Samą modlitwą tego nie załatwimy, bo nie zrzucamy Panu Bogu na barki to, co możemy zrobić sami. Pan Bóg tak świat stworzył, że to, co możemy zrobić sami, On nie będzie za nas robił. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to znaczy nie jesteśmy godni Jego uwagi. Druga rzecz. Niesłychany atak na kapłanów. Pisałem o tym niedawno w niedzieli. Kapłan, sutanna, dziś jest w dużym mieście opluwana. Młodzi ludzie krzyczą, ty pedofilu. Wpływ mediów, oczywiście. Ponieważ z jednego przypadku, drugiego, trzeciego, wstrętnego, który trzeba wypalić gorącym żelazem, stworzono obraz całego stanu kapłańskiego. Wrzucono w ten obraz tysiące wspaniałych księży, których znamy, których ja znam, którzy zrobili dużo dobrego, którzy ratowali i uratowali wiele, wiele ludzkich istnień, wiele dusz i tak dalej. I dziś oni też nie mają obrony. Z jednej strony hierarchia ich na pewno nie obroni, a z drugiej strony my, wystraszeni, schowaliśmy się, trochę się wstydzimy, żeby tak na przykład z księdzem przejść się ulicą, porozmawiać, pomóc mu, zaprosić go gdzieś do domu, dodać mu otuchy. Oni są sami. My mamy rodziny. Oni są sami. Siedzą sami, ostatecznie, gdzieś wieczorem, siedzą w swoich pokojach sami. I mają głowy nabite tym, co przez cały dzień słyszą. Od ludzi. Dużo pretensji, dużo słusznych żalów. Ale przecież to oni słyszą, nie biskupi. Biskupi siedzą sobie w swoich gabinetach i tam nie są wpuszczani wierni, którzy mają pretensje. I z jednej strony mamy porządnego biskupa częstochowskiego, znakomitego w czasie pandemii, który na apelach codziennie dodawał ducha, a z drugiej strony mamy diecezję sosnowiecką, w której zdarzyło się to, co się zdarzyło i o czym już nawet nie ma co gadać, tylko można się zapłakać i pomodlić. Tylko czy to jest obraz naszego Kościoła? Czy to jest polski katolicyzm? Gdzie są tysiące ludzi zaangażowanych? Oni są, wszyscy jesteśmy, ale nikt nas nie wyciągnął. Kiedy robiliśmy marsz w obronie Jana Pawła II w Krakowie, w taki bardzo niepogodny kwietniowy dzień, lało jak z cebra, zimno, wiatr. Wiecie Państwo, ile osób przyszło na ten marsz? 30 tysięcy. 30 tysięcy ludzi przyjechało i przyszło z własnej woli. Marznąć, moknąć, żeby przejść z Błoń na krakowski rynek i pokazać, że nie zgadzamy się na oczernianie Karola Wojtyły. Co zrobiła kuria krakowska? Zamknęła podwoje. Arcybiskup wyjechał do Wadowic, bo tam miał spotkanie z prezesem Kaczyńskim. Prosiłem ich. Dni przed tym marszem mówiłem, będzie bardzo wielu ludzi. Otwórzcie chociaż dziedziniec kurii i dajcie ludziom wodę, ciastka. Niech ktoś wyjdzie i niech ktoś powie. Dziękuję wam za to, że przyszliście, mokniecie, że macie w sobie tyle samo zaparcia. Nie. Byli wręcz obrażeni, że stwarzamy problemy, bo my katolicy stwarzamy problemy. My katolicy, którzy się angażują w sprawy społeczne, stwarzamy podwójne problemy. Nie
Nie przyjechałem do Państwa, jak widzicie, z bardzo pocieszającymi obserwacjami, ale też i czas jest trudny, bo jesteśmy w takim okresie interregnum, tak? Wygląda na to, że jedna władza odchodzi, druga przyjdzie. Ta, która przyjdzie, będzie gorsza. Jestem przekonany, będzie gorsza niż ta, która była. Do tej, która była, miałem cały katalog zastrzeżeń i mówili, jesteś zdrajcą, bo mówisz te rzeczy. A ja mówię, ale jaką ja mam robotę? Ja mam robotę, żeby wam patrzeć na ręce, bo rządzicie. Będą rządzić tamci, będę patrzył na rękę tamtym. Ale skoro wy rządzicie, to nieważne, że jesteście moimi przyjaciółmi, ludźmi z mojego otoczenia, ja muszę wam patrzeć na ręce, żebyście się nie zdegenerowali, żebyście nie utyli i nie przestali słuchać ludzi. No i niestety, zwłaszcza w tej drugiej kadencji, utyli i przestali słuchać. I efekt przyszedł. Zaczęli opowiadać rzeczy, które już kompletnie nie trafiały. Tylko że ci przyjdą, no i będzie jeszcze gorzej. Lepiej nie będzie, na pewno. Ja pocieszam się tym, to już jest moja spekulacja na koniec zupełna. Pocieszam się tym, że w przyszłym roku w listopadzie są wybory w Stanach Zjednoczonych i najprawdopodobniej, jak wynika teraz z sondaży, wygra te wybory Trump z Bidenem, bo chyba taki będzie zestaw. Jeżeli wygra Trump, to rychło zostanie wymieniony ambasador w Warszawie, czyli pan miłośnik LGBT Brzeziński zostanie zamieniony przez kogoś, byleby nie przez kogoś takiego jak pani Mosbacher, bo to może źle się skończyć, ale może, no miejmy nadzieję, że przez kogoś mądrzejszego i wtedy zmieni się pogoda w Warszawie i wtedy wydaje mi się, że nowe wybory będą na początku 2025 roku, najpóźniej. Bo ta władza, 13 stronnic, które teraz rozszarpuje podstaw sukna, to będzie bardzo słaby rząd. A Polski nie stać na słaby rząd, kiedy mamy wojnę na wschodzie, kiedy rozgrzewa się konflikt na Bliskim Wschodzie, kiedy Unia Europejska chce nam odebrać wszelkie atrybuty suwerenności, nie stać nas na słaby rząd. Nie stać nas też na to, żeby w ciągu tego roku, który nadchodzi, to jest największe zagrożenie, przeprowadzić wymianę złotego na euro. Wtedy musimy wyjść na ulicę. Musimy wyjść na ulicę, bo to są warunki non possumus. Tu się nie zgodzimy, nie możemy się na to zgodzić. Wyjdziemy, tylko ktoś musi rzucić hasło, rozumiecie? Ktoś musi to zorganizować, ktoś musi to poprowadzić. Czasem przyznam się, choć pewnie to jest dosyć wyznanie kontrowersyjne, że słucham księdza Natanka. Słucham go, naprawdę. I ja znam go jeszcze z czasów, kiedy razem wykładaliśmy na Uniwersytecie Papieskim, bo on wykładał historię Kościoła. I łapię się na tym, że w takim dosadnym, prostym języku on przekazuje często moje myśli. Że jest odważny, coś w tym jest. Oczywiście jest tam pycha, są tam różne inne rzeczy, no trzeba by się nad tym głębiej zastanowić, teologicznie pewnie rzecz podejrzana, zwłaszcza te różne tam inne objawienia, ale w tym, co mówi, jest coś, co chciałbym słyszeć z naszych ambon, naszych katolickich ambon, od naszych katolickich hierarchów. Chciałbym słyszeć, że eksperymentowanie przy Eucharystii, że eksperymentowanie przy Najświętszym Sakramencie, że eksperymentowanie przy nowinkach obyczajowych to rzecz niebezpieczna. I na to się zgodzić nie możemy. Ale niech to ktoś wreszcie powie. Ktoś, kto jest uprawniony do tego, a nie ja, zwykły grzesznik. Tylko ja was widzę w kościołach i bardzo mi się raduje serce, jak jest Eucharystia i tłumy klękają na kolana i przyjmują Najświętszy Sakrament na kolanach. Bo to jest do ust, bo to jest manifestacja, bo to jest wyraz pewnego światopoglądu. To ważne, na tym można budować. Tylko to
jest postawa duchowa, a teraz z tego trzeba wyprowadzić postawę społeczną. Nie stać nas na to, żeby się zamykać w kościołach. Nie stać nas na to, żebyśmy siedzieli jak komuniści kiedyś chcieli w kruchcie. Musimy wyjść. Musimy żądać naszych praw. Nie możemy się wiecznie cofać, bo dokąd? Już do kruchty nas zapędzili. Zresztą ja pamiętam czasy, kiedy jeździłem na spotkania i spotykałem się w salkach kościelnych. No bo w czasach komunistycznych to w ogóle było wszystko zamknięte. Potem jak rządzili SLD-owcy czy Platforma, to też zawsze były problemy z wynajęciem jakiejś sali, jakiegoś kina, jakiegoś tam większego miejsca, ale niezawodnie mogliśmy się spotykać w salach parafialnych. I to dopóki możemy się spotykać w salach parafialnych, dopóki możemy swobodnie mówić, to nie zginiemy. Tu jest nasz matecznik, stąd możemy wyjść pełni siły. Tylko musimy uwierzyć, że tu ładujemy akumulator, a jedziemy w trasę, którą musimy sami znaleźć i wymyślić. Nie możemy wszyscy jeździć we wszystkich kierunkach, bo będzie jak na wczorajszym marszu. Wielka energia, która naraz po przejściu mostu rozsypała się tak na niczym właściwie. Nie było nic, przecież taki marsz, takie zgromadzenie, to jest ogromna energia, którą można wygenerować w jakimś kierunku i dać sygnał, że nie zgodzimy się na coś. Stawiamy warunki, jesteśmy tutaj suwerenem. Ale widocznie albo brakło wyobraźni, albo ktoś tak chciał, żeby to wszystko para w gwizdek i rozładowanie. Upuściła się emocja po wyborach i wszyscy pojechali do domu. I właściwie nawet nie będą zagrzewać innych do walki, bo będą mówić, no fajnie, jak było fajnie. Fajnie, ale co, coś więcej? No nie, no poszliśmy, przeszliśmy, było. No nie po to się spotykamy na tym marszu, nie po to się spotykamy tutaj, żeby powiedzieć, a fajnie było. Tylko musimy wyjść z każdego takiego spotkania z pomysłem, co dalej. I właśnie na tym się chcę skupić, przestać już teraz gadać i posłuchać was. Więc ja kończę, a państwo zaczynacie mówić i zaczynamy rozmowę. Bardzo dziękuję. Więc ja bym poprosił, jeżeli ktoś miałby pytania, podnieść proszę rękę w górę, a ja będę podchodził z mikrofonem. Idę na sam koniec. A jest. Przerwa na kawę dla pana Witolda. Ojciec Ryszard ma pytanie. Kochany panie Witoldzie, zgadzam się z tym, że PiS zgubiła właśnie pycha, ponieważ bez szeru słyszeliśmy, zwyciężymy. A jeżeli jest pycha, to niestety nie zwyciężamy. Druga sprawa to jest ta, że idzie nowa epoka. Tak jak upadł Rzym, tak być może ta cywilizacja łacińska w Europie upadnie. Stąd w tej nowej epoce najważniejszym Bogiem jest właśnie pieniądz. Te obietnice Tuska właśnie z KPO i inne obietnice chwyciły Polaków i ogłupiły Polaków. Dlatego właśnie takie są rezultaty właśnie tych wyborów, że żyjemy właśnie pod znakiem zapytania. Czy ktoś ma jakiś inny pomysł? Dziękuję bardzo. Poprosiłbym, jeżeli ktoś miałby jakieś pytanie, to ręka w górę. Podejdę zaraz z mikrofonem. Jest. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu. Panie Witoldzie, ja się nazywam Bogusław Maczuga. Słucham panu od około 20, być może 25 lat. Dziękuję panu za pański wkład w propagowanie wartości, prawda, chrześcijańskich, polskich. Niemniej jednak mam do pana takie pytanie. Przed 8 lat i sprzed 4 lat. Mówi pan
Jest pan patriotą, robi pan wiele, naprawdę wiele dobrych rzeczy. Pańskie inicjatywy są oglądane przez cały świat, na całym świecie. Niemniej jednak miał pan szansę poprowadzić troszeczkę ludzi w kierunku innych wyborów. Propagował pan PiS. Tak, tak. Na pewno ja mam akurat historyczne nagrania. W związku z tym, a później oczywiście pan krytykuje, bo jest pan publicystą, więc pan ich krytykuje oczywiście jak najbardziej, ja się z tym zgadzam. Ale po raz kolejny, przed kolejnymi wyborami, znowu pan powtórzył ten błąd. Powtórzył pan tą sytuację, prawda? I z powrotem jest pan krytykiem tego wszystkiego, prawda? Co robi PiS, tej pychy całej i tak dalej, i tak dalej. Proszę mi powiedzieć, na dzień dzisiejszy, czy powtórzyłby pan to samo, czy jednak postąpiłby pan inaczej? Bo są ludzie w Polsce, wymienię tylko jedno nazwisko, wymienię pana Bosaka, nawet dwa, pana Brauna, pana Bosaka, którzy myślę, że są coś warci i chcą coś dobrego zrobić dla tego kraju, dla ojczyzny, dla ludzi. Czemu pan jako nawet krytykował całą tą partię i tak dalej? Ja wiem, że tam są czarne owce, prawda, i tak dalej, agenci, prawda, i różnego typu rzeczy, prawda, się dzieją tam. Niemniej jednak mógł pan pomóc troszeczkę, bo jest pan szeroko słuchany, oglądany, prawda, podziwiany, szczególnie przez panie, prawda? Sedno pytania. Chciałbym, żeby pan odpowiedział, czy powtórzyłby pan ten błąd, czy też nie? Odpowiem szczerze. Tak, popierałem PiS, to nie jest tajemnicą przecież i w 2015 i później, 4 lata później, nie widząc lepszego rozwiązania. Być może się myliłem, nie wiem, ale wydawało mi się, że to jest najlepsze, co może się zdarzyć. Nie było alternatywy. I teraz, przed tymi wyborami, usilnie namawiałem, błagałem wręcz, żeby Polska jest jedna, dogadała się z Konfederacją. To był mój plan. Ten plan nie wyszedł. To się nie udało. Co więcej, stało się to, co się stało, czyli tam kłótnia teraz w Konfederacji, Korwin odchodzi, zakłada swoją partię, zamieszanie po prostu ogromne. Uważam też, że kampania Konfederacji była niedobra. Nie można prowadzić kampanii tylko dla młodych, dynamicznych ludzi. A co cała reszta ma robić? Pan Mentzen kierował swoją ofertę, swój wizerunek, całą kampanię, także z panem Bosakiem, tylko do młodych, radzących sobie wspaniale z życiem ludzi. A cała reszta? Z boku. Nie była to dobra kampania. I ona zemściła się na Konfederacji. Oczywiście na Konfederacji zemścił się jeszcze plan Kaczyńskiego. Do gruntu zły i pyszny. Dziś to można zobaczyć. Gdyby Kaczyński nie niszczył Konfederacji od lata tego roku, miałby koalicjanta. To Konfederacja miałaby 14%, a nie trzecia droga. Tylko to Tusk się zorientował w sytuacji i przestał niszczyć Hołownię i Kosiniaka. A Kaczyński do końca, do dnia wyborów, niszczył Konfederację, chcąc samemu zjeść całe ciastko i się nim udławił. Po prostu. Egoistycznie prowadzona kampania Prawa i Sprawiedliwości sprawiła, że PiS wygrało wybory i nie ma z kim rządzić. To jest ich wina. Niech nie obarczają nas teraz, bo obarczają całe społeczeństwo, publicystów. Wszyscy są winni, tylko nie oni. Tego, że taki jest wynik wyborów. Tymczasem wystarczy racjonalnie, na chłodno sprawdzić, jak to było. Oczywiście dali sobie jeszcze zrobić dużą manipulację pod tytułem podróże wyborcze. Mówiłem o tym 2 tygodnie temu bodaj w komentarzu. Kiedy pokazałem algorytm zwiększający siłę głosu, opracowany przez pracownika Google, firmy Google, znakomity algorytm, gdzie można było sobie szybko przeliczyć, mój głos w Warszawie warty jest 1,
ale gdzieś tam w Sieradzu wart jest 4. Bo tak działa system Donta, nierównoważnie. I dlatego były te podróże wyborcze. Ale trudno, oni wykorzystali tą dziurę, tą lukę systemu Donta. A PiS nic nie zrobił. PiS był zadowolony, PiS uważał, że wygra wybory. To był szok dla nich, że nie wygrali. No ale niestety, to tak się zawsze kończy. Więc odpowiadając panu, ja uważam, że ci młodzi ludzie, już nie tacy młodzi, w średnim wieku, którzy są w Konfederacji, są wartościowi Polacy. Ale sami Polski nie uratują. Sami nie są w stanie zdobyć władzy i pokierować krajem tak, jakbyśmy chcieli. Potrzebne im jest skrzydło duchowe. Znaczy to skrzydło, które wywodzi się z wartości katolickich. Nasza partia. Znaczy nasza, mówię w sensie tego, w co wierzymy, tak? Chcemy mieć reprezentację polityczną. Musimy mieć reprezentację polityczną. Wbito nam w głowę, że my katolicy nie powinniśmy żądać naszej reprezentacji politycznej. A dlaczego nie? W Turcji rządzi partia AKP. Partia muzułmańska. Erdoğan jest reprezentantem AKP i rządzą całą Turcją. I nikt nie mówi, że nie powinien rządzić. Mimo, że to jest nominalnie państwo świeckie od czasów Atatürka. A nam wbito do głowy, że katolicy nie mogą mieć swojej partii. Tak jak katolicy nie mogli mieć swojej telewizji, tak jak katolicy nie mogli mieć swoich gazet. Nic nie mogliśmy od okrągłego stołu mieć, bo mówiono, to będzie szowinizm. Bo ta katolicka większość zje całą mniejszość, która jest taka ważna. Tak nam to wbito do głowy, że przestaliśmy się upominać o to, żeby katolik mówił głosem politycznym. Uznaliśmy, że takie protezy w postaci PiS-u, w postaci też Konfederacji, które pewne nasze postulaty reprezentują, a pewnych nie, wystarczą nam, żebyśmy mieli swój głos w polityce. Nie wystarczą. Nadszedł czas na to, żebyśmy mieli swoją partię. I to nie taką, jak kiedyś skompromitował nas ZHN. Bo mieliśmy złe doświadczenia. Potem była Liga Polskich Rodzin. Dwa podejścia spalone do stworzenia katolickiej partii. Czas na trzecie, ostateczne może podejście. Zanim nie staniemy się mniejszością w kraju opanowanym przez permisywizm i szaleństwo ideologiczne. I dlatego nie widzę możliwości zdobycia władzy przez Konfederację. Konfederacja jest cennym składnikiem dużo większej narodowej koalicji. I w tej narodowej koalicji musi być takie ugrupowanie, jak Polska jest jedna. I zauważcie państwo jedną rzecz. Polska jest jedna, która nie zarejestrowała w dwóch okręgach swoich list, bo po prostu zaniedbali pewnych rzeczy. Amatorzy kompletni. Zdobyli 350 tysięcy głosów. Niedopuszczeni do mediów, niedopuszczeni do szerszego rozgłosu. Wielu ludzi nie wiedziało w ogóle, że taka partia istnieje, a jednak zdobyli 1,6%. To nie jest żadna klęska. To jest początek. To jest początek ważnej drogi. Oni sami też nie zdobędą rządu dusz, ale mogą być istotnym składnikiem przyszłej Narodowej Koalicji Odbudowy Polski, w której jest miejsce dla Konfederacji, czyli tych wszystkich ugrupowań, zwłaszcza tutaj pan Braun, wydaje mi się, że prezentuje taki bardzo zbliżony do nas kierunek, tylko sam ma bardzo taką temperamentną postać i to może nie wszystkim odpowiada, ale już pan Piech jest człowiekiem bardziej takim stonowanym. Myślę, że takich postaci jak Piech z 10 jeszcze i mamy elitę, a mamy przynajmniej zaczątek jakiejś elity politycznej. Całe to mówienie, że PJJ powstało z inspiracji PiS-u, żeby rozbić głosy, jest bzdurą. Ja od początku się przyglądałem tej inicjatywie, bo nigdy bym jej nie poparł, gdybym nie wiedział, skąd się wzięła. Ona się wzięła od dołu, całkowicie od dołu. Z nieprofesjonalizmem, brakiem pieniędzy, dziadostwem, wszystkim tym, co nas cechuje.
Ale się wzięła, zaczęli budować i zbudują. I zbudują. I co więcej, utwierdza mnie w tym na przykład stanowisko księdza profesora Guza, który co prawda nie miesza się w politykę, ale w tych swoich wystąpieniach i w rozmowach, które z nim prowadziłem, wyraźnie pokazywał, że takie ugrupowanie musi kiedyś zaistnieć. I to, że ono teraz miało tyle, to jest tylko dobra baza. Teraz trzeba tylko podlewać, plewić, dmuchać, chuchać i popchnąć do wyborów samorządowych. I potem dalej. Bo nie widzę nadziei w tych partiach, które już się zakorzeniły, w tych partiach, które powstały z okrągłego stołu. Coś, co się zrodziło na kłamstwie, nie przyniesie wartości i prawdy. A i PiS, i PO zrodziły się na kłamstwie okrągłego stołu. Tak podobnie jak dawny ZSL, który się przemalował, SLD i wszystko to, co tam się mieści pomiędzy. Musimy stworzyć nową geografię polityczną Polski. I to jest nasze zadanie. I stąd być może nieudacznie próbowałem to robić, mówiąc o klubach przyjaciół, o lokalizmie jako antidotum na postępujący globalizm. Tylko to jest oczywiście mówienie o wychowywaniu pokoleń zakrojone na kilkadziesiąt lat do przodu. A nam potrzeba już teraz działań radykalnych, bo nas po prostu zjedzą, jak się nie obronimy. Wpuszczono nam jeszcze do kraju kilka milionów obcych, niechętnych nam ludzi. Ja to mówię wprost. Inni to ubierają w bawełnę. Ale to jest prawda. To jest kilka milionów obcych, niechętnych nam ludzi. Ci, którzy byli chętni, żeby się z nami asymilować, przyjechali tu wcześniej do pracy, uczciwie pracowali i już są normalnymi członkami naszego społeczeństwa i oni się nawet nie przyznają do tych nowych przybyszy. Co więcej, ci nowi przybysze zbierają od nich haracz w tej chwili na tak zwaną wolną Ukrainę. Nikt nad tym nie panuje. Nikt nie panuje nad wielkimi zbiórkami, które ciągle toczą się w miastach do skarbonek na wysiłek zbrojny Ukrainy. To nie trafia w ogóle na żaden wysiłek zbrojny Ukrainy. Wszyscy to wiedzą. Żaden urząd skarbowy, żadna machina fiskalna państwa tego nie bada. To jest wolna Amerykanka. Po prostu zbierają pieniądze i te pieniądze idą na ich po prostu cele. To jest duże zagrożenie. Pamiętajcie państwo, że w II Rzeczpospolitej mieliśmy, tak dzisiaj z panem Srokowskim rozmawiałem, około 3 milionów Ukraińców. Bo pozostali to byli Rusini, Białorusini, Żydzi, Niemcy, inne mniejszości. Tych mniejszości mieliśmy dużo, 12 milionów. W 35-milionowym społeczeństwie II Rzeczpospolitej. Jakoś to się trzymało, ale te 2,5 miliona Ukraińców, ile nam przysporzyły problemów? Zabili ministra spraw wewnętrznych Pierackiego, tworzyli terrorystyczne organizacje, a w 1939 roku po wrześniu, po 17 września natychmiast przystąpili do mordowania polskich wiosek. Natychmiast zaczęli mordować. To było tylko 2,5 miliona. Teraz już się zbliża liczba Ukraińców w Polsce do tej granicy. Załóżmy, że 2,5 miliona ich jest, optymistycznie. Rozgadałem się, odpowiadając na pana pytanie, ale no tak to widzę. No, proszę wybaczyć, że nie mam takiej recepty jak 2 plus 2 równa się 4. Chciałbym, żebyśmy raczej, żeby taka recepta była wynikiem namysłu wielu głów, dyskusji, żeby to się gdzieś utarło i po prostu stworzyło. Ale to sam nie wymyśli Gadowski na pewno. Za słaba głowa. Kto ma jeszcze jakieś pytania? Ręka w górę, podejdę z mikrofonem. Tutaj. Dobry wieczór. Nazywam się Jerzy Kibitlewski. Tak, chciałbym na chwilę na temat pychy tego rządu, który jeszcze jest. Czy pychą jest silna armia? Czy pychą jest na przykład Mierzeja Przekopana, CPK, który ma powstać? Silna policja i tak dalej. Ja sobie łyknę kawy, bo pan mi trudne pytanie zadaje. Teraz. No, proszę bardzo. Ale słucham. Na przykład, no, emerytury,
normalne dla kobiet 60 lat i dla mężczyzn 65. Te 500 plus, ukłon dla matek 800. Radykalne działania, tak jak sam pan wspomniał. Dzisiaj, jakby się nie daj Boże, co stało, to możemy wyjść z tej sali żywi jeszcze, bo mamy tą armię, mamy ten WOT, mamy inne kwestie. No Ukraińcy no są, ale mamy też silną policję. Nie było takiej jeszcze po II wojnie światowej. Także wiele jeszcze innych rzeczy, które byśmy mogli osiągnąć z tym rządem, który na pewno popełni błędy i może tą pychę miał jakąś tak. No. O tym nie możemy zapominać, bo to nam mogą zabrać. Dziękuję panu bardzo. Ja już odpowiadam. Wszystko, co pan wymienił, nie jest pychą. Wszystko, co pan wymienił, jest dokonaniem rządu Prawa i Sprawiedliwości, które uczciwie oddaje temu rządowi. I to jest, trzeba być sprawiedliwym. Ale telewizja publiczna jest pychą tego rządu, bo mogli stworzyć normalną telewizję. Ta propaganda jest pychą. To, jak oni się wypowiadali, często mówiąc, zawsze tak zresztą jest, koledzy idą do rządu, a potem spotykam ich na ulicy i oni ciągle mi mówią to samo. To od lat, od 30 lat mam. Ty nie wiesz, jak jest. Nie wiesz, jak jest. Nie zdajesz sobie sprawy, jak jest naprawdę. To są ich odpowiedzi standardowe. I oni tak odpowiadali. Oni uznali, pychą jest niszczenie Konfederacji. To jest pycha. Chcieli zjeść wszystko, chcieli mieć wszystko, chcieli rządzić sami. Nie widząc, że jednak rozkład sympatii w społeczeństwie no jest inny. Pychą jest też to, za co długo będzie się smażył na polskim rożnie pan prezydent Duda. Zawetowanie reformy sądów. Wtedy złamały się rządy. Wtedy złamał się impet tego rządu. Ale pani Romaszewska nie jest z mojej bajki w ogóle. W ogóle, nigdy nie była, ani jedna, ani druga. Ani Zbyszek Romaszewski też nie. Zbyszek bardzo go szanowałem, ale mieliśmy inne poglądy, tak? Nie są z mojej bajki, ale mówię o tym, że Duda złamał impet tego rządu. Gdyby wtedy zmieniono sądy, Unia Europejska nigdy by się nawet nie zorientowała. A jakby się zorientowała, to za późno. Nie podjęłaby już kontrakcji. Dziś żylibyśmy w rzeczywistości, w której są inni sędziowie, inne sądy. Już by było po wszystkim. Już by nawet ci najwięksi kodziarze porzucili tą melodię, bo byłaby zdarta. To Duda dał im kroplówkę. I to jest pycha. I tchórzostwo. Tchórzostwo i pycha. To zarzucam politykom tej władzy, oddając i kłaniając się za to, co zrobili. Bo zrobili dużo więcej niż ich poprzednicy. Tylko zrobili za mało, bo przegrali wybory. I to, że przegrali wybory, jest ich winą. Wobec nas. Czy są jeszcze jakieś? O, już idę. Na pewno. Szczęść Boże, witam pana profesora ze studiów z magistra. Krakowa. Magistra, no ale to magistra. Mówi się panie psorze. A ja jestem jak Jan Tadeusz Stanisławski, profesor mnie ma analogii stosowanej. Ale myśmy się poznali osobiście na UPJP2 w Krakowie w 2015 roku, także kłaniam się i zwracam, kieruję wielki szacunek do pana redaktora. Tutaj no właśnie rozmawiamy na temat, na te tematy nasze polskie, ale ja bym chciała zapytać, jaka jest pana, jakie jest pana nastawienie do tej opcji Chabad-Lubawicz właśnie, czy coś mógłby pan o tym nam powiedzieć? Czy to rzeczywiście możemy tak, że tak powiem, wierzyć w to, że pan Morawiecki i pan Duda są w to właśnie zamieszani, czy to jest, no bo słyszałam na początku chyba tego roku pan mówił o starciu lóż masońskich, że to jest dla nas jakiś dobry znak, że tam no właśnie ci masoni zaczynają się ze sobą kłócić, że to jest taki właśnie dla nas dobry znak, że jeśli się gdzieś tam dwoje bije, to trzeci korzysta, czyli my, lud wierny, szary lud, no może coś na tym skorzystamy właśnie.
No oczywiście, no, ja jestem ogólnie człowiekiem wierzącym i bardzo ufam Bogu. Ufam, że po prostu wszystko dzieje się z woli Bożej. Jesteśmy próbowani jak złoto w tyglu i mamy się właśnie tego trzymać. Tak? Kiedy trzeba będzie pójść do boju, to pójdziemy. Kiedy trzeba będzie zareagować, to reagujemy. Ja jestem nauczycielem obecnie języka niemieckiego. Reaguję po 4 latach pracy w Niemczech, gdzie się napatrzyłam na te realia, na stosunek do nas Polaków. Przenoszę to na swój codzienny, że tak powiem, tryb, na każdy dzień. I teraz właśnie chciałabym zapytać jeszcze, wracając o te kwestie właśnie, do tej kwestii masońskiej. Czy pan coś na ten temat może nam wyjaśnić, czy raczej może nie? Ja państwu powiem tak, no mój dorobek w kwestii masońskiej jest raczej nikły. Kiedyś, to były lata, początek lat 90. Przeprowadziłem taki wywiad dla Czasu Krakowskiego, który wtedy powstał jako pierwszy taki antykomunistyczny dziennik, już dawno nie istnieje ten czas, ale wtedy i z takim panem Wysockim, który prezentował się jako taki no, człowiek głęboko zaangażowany w masonerię i wtedy ten wywiad nosił tytuł Masoneria, papierowy tygrys ze znakiem zapytania. I to jest mój dorobek w kwestii masońskiej. Ja myślę, że niezbyt on jest ważny i ważny, ponieważ gdybym pewnie przeczytał ten wywiad teraz, to trochę bym się może i zawstydził. Więc pan Krajski, myślę, jest specjalistą. On co roku wydaje kolejne publikacje i się tym, na tym ogniskuje jego uwaga. On na pewno jest specjalistą od masonerii. Jeżeli chodzi o Chabad Lubavitch, no to państwo wiecie, Chabad Lubavitch jest sektą judaistyczną, sponsorowaną przez Ihora Kołomojskiego. Kołomojski, ten majster Geppetto, który wystrugał Żołeńskiego. To jest Geppetto Żołeńskiego, tak? To jest pan Kołomojski. On go wystrugał, odciągnął od tego fortepianu, na którym on próbował grać różnymi organami i zrobił z niego polityka. Najpierw, bardzo sprytnie, najpierw osadził go w głównej roli w serialu Sługa Narodu. Ukraińcy pomyśleli, że ten serial to właściwie prawda i przedłużeniem tego serialu była kampania wyborcza pana Żołeńskiego, który stwierdził, że nie będzie wojny i zakończy wojnę z Rosją. 73% poparcia uzyskał w wyborach pod takimi hasłami, po czym stało się, jak się stało. No, nie jego wina może. Ale Chabad Lubavitch jest sektą, która ma co roku zjazdy w Nowym Jorku. To wiem od mojego znajomego Yuvala Aviva, którego firma ochrania te zjazdy. Co roku ten taki zjazd kosztuje 11 milionów dolarów. Wynajmują taki hangar, w którym zwykle stacjonują śmigłowce. I ten hangar przerobiony jest na takie bardzo ekspensywne wnętrza z dywanami i wtedy tam odbywa się światowy zjazd Chabad Lubavitch, który zawsze jest sponsorowany przez Kołomojskiego. Nie wiem jak w tym roku, bo w tym roku pan Żełęński raczył zamknąć do kryminału pana Kołomojskiego i nie wiem, czy pan Kołomojski z kryminału będzie sponsorował dalej te zjazdy, czy nie. Natomiast oni mają bardzo dużą taką jesiwę w Dnipropietrowsku, największą chyba na świecie, i ostatnio otworzyli swoją placówkę w Krakowie. Jest Chabad Lubavitch przy ulicy Dietla i Sebastiana. Róg ulicy Sebastiana i Dietla jest oficjalnie Chabad Lubavitch. Ja tam próbowałem wleźć, bo jestem wścibski, i się dowiedzieć czegoś, ale mnie pogonili. Więc tak muszę pani odpowiedzieć. Pogonili mnie i nie wiem więcej. Moje nazwisko Świrski i jestem czytelnikiem Gazety Warszawskiej i niepokoi mnie takie pytanie na temat premiera. Jest tam podany człowiek nazwiska, który bardzo zainteresował się karierą pana Morawieckiego. Pan Szymowski. Tak. I on podał, że ten człowiek ma dwie ksywki, jedna student, zarejestrowany przez Stasi, następnie w ciągu 2 miesięcy też tam dostał drugą. Nie wiem, czy przez tego samego oficera, czy innego. No i dalsze wiadomości na temat tego człowieka kończą się na drzwiach BND. No bo wiadomo,
dokumenty zostały przekazane i sprawa ucichła. I teraz co z czym kojarzę? W tej chwili jeden jest taki do bicia, wszystkiemu winien, chodzi o Tuska, nie? A drugi, cichy, o którym się nic nie mówi i tyle rzeczy złych dla Polski podpisał, prawie wszystkie. I mnie się wydaje, według mojego uznania, to jest to jedna stajnia, mówiąc językiem służewieckim. Dziękuję. No tak, ten język służewiecki zwłaszcza, wiecie państwo. Powiem tak, istniała Die Warschau-Gruppe, to była delegatura Stasi, która prowadziła agenturę w Polsce wśród tak zwanej opozycji demokratycznej. Nigdy te papiery nie ujrzały światła dziennego. Zostały przejęte przez Amerykanów i BND. Rzeczywiście, po Stasi. Była grupa Wrocław, była grupa Gdańsk i była grupa Warszawa. Trzy grupy, które działały niezależnie od polskich służb komunistycznych i prowadziły własną agenturę wewnątrz Polski. Pan Szymowski, rozmawiałem z nim kilkukrotnie, mówiąc te pretensje, które teraz wypowiem też do państwa, więc czuję się rozgrzeszony. Widział sygnaturę akt. Widział pseudonimy. Nie zbadał tych akt. Nie zbadał ich do końca, bo co znaczy zbadać akta? To znaczy przeczytać, pójść tropem, dotrzeć do świadków, uprawdopodobnić to, co jest zapisane w aktach. To jest takie dziennikarskie zbadanie akt. Nie zrobił tego. On jest przed tym. Dzisiaj go widziałem. Nawet mówi, wiesz, jak masz ochotę, to możesz ze mną jechać na spotkanie z pewnym człowiekiem z tego Die Warschau-Gruppe. Bo on się szykuje do tego spotkania. Nie zdradzam kulis, bo to są jakby oficjalne. On to chyba w Gazecie Warszawskiej też gdzieś tam już mówił. Więc dziś nie możemy powiedzieć z całą pewnością, że tak jest. To są spekulacje. Gdybyśmy wykonali wielką robotę i bez wątpliwości stwierdzili, że ten to ten, to byłby koniec, mam nadzieję, polityczny takiej postaci. Ale tego nie mamy na razie tego. Mamy poszlaki. Wie pan, ja też figuruję w aktach bezpieki. I co można powiedzieć? Można utworzyć takie zdanie. Gadowski figuruje w aktach bezpieki, a więc miał do czynienia z bezpieką. I jest to prawdziwe zdanie. Miałem do czynienia z bezpieką. Tylko, że uczciwym byłoby dopisanie następnego zdania. Miał do czynienia z bezpieką, która go przesłuchiwała i wsadzała do aresztu. Wtedy to już jest prawda ogólnie no, opowiedziane, prawda? Tak jak trzeba. Ale jak się wyjmie z tego, tylko jedno zdanie. Miał do czynienia z bezpieką. Na dodatek jego ojciec był w PZPR-ze. Był w WOP-ie, a więc i w bezpiece. A więc resortowe dziecko. Rozumiecie państwo? I wtedy się okaże, że przed wami stoi jakiś malowany lis, resortowe dziecko, Bóg wie co. Dlatego ja nie bronię pana Morawieckiego, tylko chciałbym, żeby każdy miał prawo do uczciwego sądu. Także dziennikarskiego uczciwego sądu. Także uczciwej dziennikarskiej roboty. Jeżeli pan Szymowski wykona całą tą pracę, o której powiedziałem i udowodni, że mamy do czynienia z agentem Stasi, szapoba, klęknę przed nim i będziemy mieli z głowy jednego człowieka. Ale jeżeli okaże się, że tak nie jest, to jaką krzywdę moglibyśmy zrobić temu człowiekowi? Bo skazać kogoś publicznie w taki sposób, to jest skazać go na nieistnienie, na infamię. Jak potem się z tego wyczyścić? Jak ktoś powie, X jest agentem Stasi. Potem się okaże, że może nie jest. Tylko to zdanie, że jest agentem, usłyszała cała Polska. A wyjaśnienie, jako bardziej skomplikowane, już tak nie dotrze szeroko. I zawsze ktoś będzie mówił, agent Stasi, słyszałem, czytałem. Rozumiecie państwo, to są tak delikatne rzeczy, że namawiałbym do dużej ostrożności, bo można krzywdę zrobić człowiekowi i abstrahuję od osoby Mateusza Morawieckiego, do którego mam bardzo wiele zastrzeżeń. Tylko uważam, że każdy ma prawo
do uczciwego sądu, także dziennikarskiego. Forfit 50 pan Morawiecki podpisał wbrew swoim doradcom, nie wiedział o tym prezes Kaczyński, a teraz 16 po wyborach pani Moskwa pojechała i jeszcze raz to wszystko popodpisywała. A, u nas, a nam w telewizji bzdury opowiada i kłamie. Ma pan rację. Co więcej, powiem, że traktat pandemiczny WHO Polska podpisała bez zastrzeżeń, jako jedna z pierwszych. Mówiąc nam tutaj co innego, robią co innego. To prawda, to wszystko prawda. Tylko to nie unieważnia tego, co powiedziałem wcześniej. Zasad. Musimy się kierować zasadami, bo bez zasad jesteśmy tylko zbiorowiskiem rozszarpujących się wilków. Musimy się kierować zasadami. Ja co, powiem jeszcze więcej. Nazwałem kiedyś Mateusza Morawieckiego Marcinem Najmanem polskiej polityki. Państwo, nie wszyscy pewnie panie, nie wiecie, kto to jest Marcin Najman. Jest to taki człowiek, który wśród bokserów uchodził za zapaśnika, a wśród zapaśników uchodził za boksera. De facto przegrał wszystko, co mógł przegrać, ale zawsze, jak Stefek Burczy Mucha, przed każdą walką mówił, świat większego nie zna zucha. A potem przegrywał sromotnie. Więc nasz Mateusz Morawiecki w Polsce, jadąc na kolejny szczyt Unii Europejskiej, mówił, patrzcie, nie oddamy ani guzika. Po czym przyjeżdżał bez spodni. Dobrze, to jeszcze pani miała pytanie. Dzień dobry, kłaniam się, Wiesława Binkowska. Ja byłam tutaj liderem partii Polska jest jedna w tym okręgu. Chcę powiedzieć, że hasłem tej partii w wyborach było Prawda nas wyzwoli. Panie Witoldzie, co pan sądzi o tym, jakbyśmy teraz na przykład starali się o ogłoszenie referendum, chociażby w tej sprawie, które prosi pan Krzysztof Tytko. On wniósł sprawę przeciwko rządowi, jeśli chodzi o połączenie PGNiG i Orlenu. I już kolejna sprawa odbędzie się teraz w sądzie 30 listopada. Jest to ważne dla Polski. Wtedy, kiedy byłoby to ogłoszone, to myślę, że więcej społeczeństwa by się dowiedziało o szczegółach i no, problemach, jakie przedstawia pan Krzysztof Tytko na przykład i to jego stowarzyszenie. Albo również i ostatnio w sierpniu, 17 sierpnia referendum na temat tej ustawy geologicznej, bardzo niebezpiecznej dla Polski. To tam tyle. Ja powiem tak, znam bardzo szacownego i szlachetnego pana Krzysztofa Tytko. Nie zawsze się z nim zgadzam, ponieważ mam taki paskudny zwyczaj, że jak od jakiegoś specjalisty usłyszę jakieś zdanie, którego nie rozumiem, to lecę do drugiego specjalisty, żeby mi wytłumaczył. Żebym głupot nie gadał. I wielokrotnie tak też z panem Tytko robiłem. A mam blisko na AGH w Krakowie. Tam są najlepsi specjaliści od tych spraw geologicznych, zasobów i tak dalej. Naprawdę porządni ludzie i porządni naukowcy. Często było tak, że miał rację. I często było też tak, że nie miał racji, że wyolbrzymiał coś, że coś przesadzał w opinii specjalistów, z którymi rozmawiałem. I teraz ma pani rację, jeżeli chodzi o referendum, ale żebyśmy nie popełnili błędu, który w filozofii nazywa się pars pro toto, część zamiast całości. Nie możemy usiłować wyjaśnić całej rzeczywistości za pomocą części wybranej. Bo wtedy jest to zbyt skomplikowane i większość ludzi się w to nie zaangażuje. Jeżeli mamy robić referendum, a wydaje mi się, że to jest konieczne, to musimy robić referendum na temat, po pierwsze, czy Polska ma być suwerenna i niezależna od Unii Europejskiej w kwestiach polityki wewnętrznej, zagranicznej i monetarnej. To jest pytanie zasadnicze. I czy zgadzamy się na przyjęcie euro? To musi być referendum. To musi być tak, że wszyscy jesteśmy zaangażowani w walkę o odpowiedź na to pytanie. To muszą być proste pytania i frekwencja, która będzie stanowiła, bo nasza ustawa o referendum jest fatalna. Zakłada taki próg frekwencyjny, że praktycznie żadne referendum się nie udaje.
Więc musimy popracować, musimy w sensie specjaliści, nad ustawą o referendum i rzeczywiście przeprowadzić referendum na temat najważniejszych spraw w państwie. Podkreślam, najważniejszych. Prawo geologiczne jest bardzo ważne, zasoby naturalne są bardzo ważne, ale one nie mają znaczenia, jeżeli Polska nie rządzi się sama. Jeżeli Sejm i Senat są tylko dekoracją, a decyzje podejmowane są przez komunistów w Unii Europejskiej, to wtedy nie ma znaczenia już. Ja zresztą co do prognoz, to powiem Państwu tak, że prawdopodobnie za rok Donald Tusk zgłosi pretensję do objęcia stołka po pani Ursuli von der Leyen, ponieważ kończy się jej kadencja. Więc znowu będziemy mieli premiera, jeżeli on zostanie, który będzie chciał się tak zasłużyć Niemcom, żeby mu zafundowali stołek przewodniczącego Komisji Europejskiej, a dla Niemców będzie to bardzo dobra figura. Bo powiedzą tak, zarzucacie nam, że budujemy niemiecką Europę, że budujemy czwartą Rzeszę, a przecież Polak jest przewodniczącym Komisji Europejskiej. No z niego taki Polak jak ze mnie Abisyniec. Ale no, formalnie dowód polski, paszport polski, po polsku znakomicie się wypowiada, więc można powiedzieć Polak, tak? No Danziger, ale to dla pani coś znaczy, dla mnie, a dla całej reszty, jak on tak ładnie po polsku mówi, jak on śpiewa hymn polski i zna nawet trzy zwrotki, przy czwartej się zaczyna dopiero, bo Deutschland Liberales chyba zna cały, bo inaczej by go nie przepuścili. Więc no, wyzłośliwiam się, ale rozumiecie Państwo, może zajść taka figura, że on zostanie rzeczywiście szefem Komisji Europejskiej zamiast tej pani von der Leyen. Przecież wiadomo, że ona nie rządzi. Rządzi to głębokie niemieckie państwo, które kieruje nią jak marionetką, prawda? Wszyscy ci urzędnicy to jest dekoracja. Te prawdziwe mechanizmy władzy są ukryte głębiej. No ale jak Donald Tusk zostanie przewodniczącym Komisji Europejskiej, to jaki sukces? Znowu jakaś pani Kopacz, tym razem nie wiem kto to będzie, zostanie premierem. Będziemy mieli... Nie, za rok się to skończy, ta męka się skończy. On będzie do Europy uciekał, jak Henryk Walezy znowu, a Trump będzie tutaj z powrotem wracał. Tylko wiecie Państwo, tak jak za Trumpa mówiłem, nie wkładajcie jaj do jednego koszyka. Niech ten Duda tam nie lata i nie mówi o budowaniu fortu Trump, bo przyjdzie Biden i się skończy zabawa. No i się skończyła. Tak teraz też polityka polega na tym, żeby tworzyć sobie możliwości wyjścia, a nie zamykać. Jarosław Kaczyński, znakomity strateg, nie zna jakby tego pojęcia budowania sobie dróg wyjścia. A to jest osobna sprawa, bo się rozgadałem. Więc odpowiadając pani, jestem za przeprowadzaniem referendów, ale zacznijmy od najważniejszych kwestii, które głos narodu przesądzi, a parlament nie może już zmienić. Dobry wieczór panie Witoldzie, Krzysztof Walczak. Bardzo panu dziękuję za to, że pan nas tak fajnie przeprowadził przez czas tych koronawirusów, cudów niewidów. Tutaj właśnie... Wiecie, to powiem tak, że w tym czasie byłem na takim seminarium w Tarnowskich Górach i tam właśnie mówiłem, bo była pandemia i tam mówiłem takie rzeczy różne i prezydent się oburzył Tarnowskich Gór. Zabronił publikacji mojego wykładu. Tam się w ogóle cała chryja odbyła. Także no, epilog jest taki, że państwo bijecie brawo. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie i właśnie pan był naszym takim przewodnikiem w tym wariacje, które się odbywało i tak naprawdę można było, że tak powiem, właśnie stać i trzeźwo na to patrzeć. Tym bardziej jak widzieliśmy, co się z Pospieszalskim stało. Gdzie chciał, żeby lekarze, którzy mieli inne zdanie, żeby rozmawiali z tymi, którzy mieli jedną, że tak powiem, narrację. Znaczy wiem teraz, bo akurat byłem na wizycie u jednego z takich lekarzy, którzy się udzielali i powiedział, że gdyby wiedział wcześniej to, co teraz się będzie działo, że go dojeżdżają, tak mówiąc kolokwialnie, prawda, to być może by się nie odzywał. Także mówię, po prostu teraz, że tak powiem, zakulisowo się dzieją właśnie jakieś sądy kapturowe. Martyce odebrali prawo wykonywania zawodu na rok, prawda? Teraz Paweł Basiukiewicz, jego bliscy też mają problemy. I teraz pytanie moje takie, znaczy mam dwa pytania. Jedno pytanie to jest takie właśnie,
Czy jest jakaś szansa, żebyśmy my jako społeczeństwo po prostu pomogli tym lekarzom, którzy, tak mówię, w tych sądach kapturowych są teraz skazywani przez sądy kapturowe? To jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa, właśnie przećwiczyli na nas, na społeczeństwach, właśnie takie ujarzmianie i ogłupianie, że ludzie przeciwko sobie stawali, bojąc się jedni drugich. Oddaje teraz, rządy teraz poddają się teraz WHO, prawda, podpisują bezwarunkowo po prostu zgodę i już jest być może coś szykowane dla nas, że będą chcieli nas znowu podporządkować, zamknąć i po prostu jak my mamy walczyć? Czy pan widzi jakieś wskazówki takie, no, patrząc na to globalnie? Dziękuję bardzo. Tak, ja już jestem trochę doświadczony przez pandemię, ponieważ wokół miejsca zamieszkania zbudowałem cały ośrodek oporu. Zbudowałem. Po prostu wykryłem, gdzie tlą się iskry i podsycałem. I na przykład obok mnie była restauracja. I właściciel przez chwilę się wahał, ale taki odważny człowiek. Przez chwilę się wahał, mówi, no kurczę, zmandatują mnie coś z tego. A ja mówię, nie ulegaj, cały czas miej otwarte, niech to będzie sanatorium. Dla wszystkich, którzy chcą po prostu żyć na nielegalu. I codziennie tam chodziłem, no bo pandemia, wszyscy zamknięci, a ja tam chodziłem bez maski, siedzieliśmy sobie, palone były papierosy, pita kawka, rozmowy. Policja wpadała dwa razy dziennie z sanepidem i jakimiś inspekcjami na spółkę, a on wynajął firmę adwokacką, bardzo dobrą, i w ogóle z nimi nie rozmawiał, tylko siedziała pani adwokat z przygotowanym tekstem i mówiła, będzie to i to, będzie to i to. I on mówi, a nie, jak tak, to nie. I wystarczyło. Zarobił kupę pieniędzy, bo nie zamknął knajpy. Przetrwał i żyje. I otworzył drugą knajpę już. Odważny człowiek, należy mu się. I musimy budować taką strukturę oporu wokół siebie. Prawników, którzy nam będą pomagać w sprawach sądowych i ze służbami, z władzami. Prawdziwych lekarzy, którzy będą nam doradzali, co robić wobec tam określonych zagrożeń, które się pojawią, bo to trudno wymyślić dzisiaj, co się może pojawić. I odważnych ludzi, którzy będą nam udzielać wsparcia, kiedy sami zaczynamy wątpić. Bo na przykład ktoś się za dużo napromieniuje telewizorem i już jest problem, tak? Bo już się budzi, zlany potem, jest problem. Dopiero musi spotkać tego nienapromieniowanego, który mówi, wiesz co, mam dla ciebie lekarstwo. Walnij młotkiem w telewizor. Więc te lokalne grupy oporu musimy mieć, ale te grupy muszą być przygotowane też na to, że w pewnym momencie wyłączą prąd. Bo mogą to zrobić, żeby potęgować nastrój grozy, prawda? Wyłączą prąd. No i staną lodówki, wszystko stanie. Samochody elektryczne nie będą przydatne. No różne rzeczy się zaczną dziać, nie? Więc my musimy być przygotowani na to, że musimy wiedzieć, gdzie są producenci żywności. Jakiejkolwiek, bo jak człowiek jest głodny, to już nie patrzy, czy zdrowa, czy nie. Tylko żeby zjeść. Jakiejkolwiek zdrowej najlepiej, ale jakiejkolwiek żywności. Gdzie są nasi rolnicy, którzy chcą z nami współdziałać? Gdzie są przedsiębiorcy, którzy mogą to przewozić? Gdzie jest grupa odbiorcza? Po prostu musimy tworzyć sieci samopomocy. Ty mi dzisiaj, ja tobie jutro. Ty mi dajesz radę lekarską, ja tobie przywiozę kiełbasę. Zapłacę ci tą kiełbasą, nie pieniędzmi. W ogóle gotówką płacenie to jest rzecz kardynalna i pierwsza, tak? Nie możemy, ja pamiętam, był taki minister finansów, już nie będę z litości wymieniał jego nazwiska, ale w tym rządzie, który lubił zjeść ze mną obiadek, jak byłem w Warszawie, na krakowskim przedmieściu. I potem nieustannie płacił kartą. I ja mówię, dlaczego płacisz kartą? A gotówka to co? Śmierdzi? A to jeszcze było przed pandemią. A on mówi, nie, bo tam są zarazki. Bo on już jeździł na te szkolenia, na te szczyty, gdzie im tłumaczyli, że na banknotach są zarazki. To znaczy ludzkość nie wyginęła przez 1000 lat posługując się banknotami, a teraz wyginie, bo są zarazki. Rozumiecie? Człowieka można zainfekować lękiem do niemożliwego stopnia z ogłupienia. Lęk to jest coś takiego jak kółko na nosie krowy. Złapie i pociągnie w stronę, w którą chce pociągnąć.
Pierwsza rzecz, o jaką musimy dbać, nie dać się zastraszyć. Nie uwierzyć w możliwość, że stanie się coś okropnego. Bo co możemy stracić? Życie. No i tak je stracimy. Znaczy, z tym podejściem, że i tak z tego świata odejdziemy, tylko jest kwestia w jakiej pozycji, łatwiej się żyje. Łatwiej się przechodzi przez te sprawy. Dlaczego kiedyś ludzie byli silniejsi psychicznie? Bo było memento mori. Pamiętaj o śmierci. Jesteś tu chwilę, umrzesz. Ostatnia fotografia będzie twoją najbardziej prawdziwą fotografią. Pamiętajmy o tym. Codziennie bliżej śmierci. Jeszcze jedno pytanie. Dzień dobry, mam na imię Rafał. Ja jestem pierwszy raz na spotkanie z panem, panie Witoldzie, no i bardzo mi się tutaj podoba. Zaczynam się... To jestem content, że pan się dobrze czuje. Usłyszałem, że zdobywa pan powodzenie u kobiet, no i... Tego nie wiem. A, pan kokietuje trochę. Bardzo dziękuję panu, bo pan tak wykłada kawę na ławę. Ja jakbym na pana miejscu... Okej, okay. Tutaj mówimy o lęku. Ja słyszałem, że lęk bardziej przeszkadza, nie wiem, chroni od życia niż od śmierci. To tyle. Lęk to jest cela. W takiej celi się znajdziemy i uważamy, że jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Pierwsze to jest lęk, a potem jest myśl o tym, żeby skończyć z tym lękiem. Czy skończyć ze sobą. Z tej celi nie ma wyjścia. Tylko w momencie, gdy ktoś otworzy nam okno, wpuści świeże powietrze i pokaże, świeci słońce, chłopie, wyjdź. To jest największa pomoc dla człowieka, który tkwi w takiej nerwicy lękowej, w lęku, w depresji. Wziąć go za rękę, pokazać prawdziwy świat. Wyjdź z tego wirtualu, wyjdź z tego nagromadzenia horrorów. Dotknij ręki człowieka, dotknij drzewa, żyj. To jest... No to są truizmy, tak? Ale w dzisiejszych czasach trzeba to powtarzać, no, że bycie wśród ludzi prawdziwych, oglądanie prawdziwej przyrody to jest najlepsze lekarstwo na lęk. Szczęść Boże, dobry wieczór. Mam na imię Józek, panie Witoldzie. Witam. Mnie też się tu podoba. To bardzo się cieszę. Nie będę tutaj pana chwalił, nie będę panu kadził, bo nie ma takiej potrzeby. Mam konkretne pytanie. Coś więcej o ustawie geologicznej. A drugie, chwała Ukrainie, takie mi chodzi właśnie wyrażenie po głowie. Chwała Ukrainie, chwała. To mogę panu Bogu oddać, a Ukrainie? No mogę sobie tam to koncepować, ale to nie o to mi chodzi. Dziękuję. Znaczy... Wiecie państwo, jeszcze Polska nie zginęła, tak? To jest chyba ważniejsze niż chwała Ukrainie. Ja nie znam w ogóle czegoś takiego jak chwała Ukrainie. Nie obchodzi mnie to zupełnie. Nie obchodzi mnie. Ukraina jest mi potrzebna o tyle, o ile walczą z Ruskimi, wykrwawiają się tam z Ruskimi. W polskim interesie jest, żeby ta wojna trwała, bo walczą dwie nacje, które są niechętne Polsce. Z ludzkiego punktu widzenia to w ogóle nie ma sensu, bo każda wojna jest draństwem. Więc jak się ludzie zabijają, to jest tragedia. Z cynicznego punktu widzenia polskiej racji stanu, im dłużej trwa wojna tam gdzieś na wschodzie, tym lepiej, bo Ruscy są zaangażowani w ten problem i nam nie będą stwarzać problemu jakiś czas jeszcze. To jest ten czas, kiedy możemy się przygotować. To jest to, o czym pan mówił, że armię trzeba zbudować. Tylko pierwszy raz widzę taki sposób budowania armii. Tu moja złośliwa natura się trochę włączyła. Że wysyła się wszystkie czołgi i czeka się dopiero, aż czołgi przyjadą inne, a ich nie ma. Na razie czołgów nie ma. Mają przyjechać, ale jeszcze nie dostarczyli. No, bo wysłano na Ukrainę za darmo czołgi. A po co? A dlaczego za darmo? A co, oni nie mają pieniędzy? Nie dostają jałmużny z całego świata? Potem kupują willę na Lazurowym Wybrzeżu albo w Elguna. Nie.
Nie, my jesteśmy tacy dobrzy, ale dobra, to już trudno. Powiedział pan o prawie geologicznym. Na tym się słabo znam. Musiałbym polecieć znowu do specjalistów i popytać. Więc nie będę opowiadał bajek, bo po co, szkoda czasu. A to jeszcze było pytanie od pani. Dobry wieczór. Ja proszę o ustosunkowanie się do kwestii takiej, która łączy się bezpośrednio z wyborami. Zupełnie nie mówi się o kwestii zatwierdzenia wyborów, ważności wyborów przez Sąd Najwyższy. A wiemy przecież, to znaczy wiemy, no są przekazy, że były protesty. I tych protestów było wcale nie mało. Żaden z nich do dnia dzisiejszego nie był to któraś z oficjalnych rozgłośni, chyba RFM podało, że żaden z tych protestów nie został rozpatrzony. Można sobie w związku z tym wyobrazić sytuację, gdzie jutro, tak, w najbliższym czasie będzie pierwsze posiedzenie Sejmu, to tak tytułem żartu, ciekawe co zrobi pan 13 jutro. Wysoki, tak, czy zdoła dotrzeć, czy go po drodze tam ktoś od Kamińskiego, pana ministra schaczy i nie zdąży złożyć ślubowania, ale to są jego problemy. W każdym razie, ja jako z wykształcenia jestem prawnikiem. No i co? Ta kontrasygnata, czy to, co najważniejsze od strony prawnej, co ma zatwierdzić sąd, to jest, nie ma znaczenia? Oni będą sobie procedować tak po prostu i będzie to wszystko na zasadzie faktów dokonanych, to, co się zdarzy? Tak. Tak? Tak. Dlaczego? Już odpowiem. Tyle narobili bałaganu wszyscy z naszym sądownictwem, że teraz, nawet gdyby Sąd Najwyższy się wypowiedział w tej sprawie, mówiąc, że są wybory nieważne, to natychmiast się to podważy, mówiąc, że to nie ci sędziowie, co trzeba. To inni sędziowie, to ci pseudosędziowie. Rozumiecie państwo? Nie ma autorytetu wymiaru sprawiedliwości żadnego. Także wśród nas. Nie jesteśmy w stanie ruszyć w obronie sądów na ulicę. Gdyby Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, że wybory są nieważne, to nie wyjdziemy na ulicę, żeby bronić tego orzeczenia, bo zaraz media powiedzą, to nie są dobrzy sędziowie, to są quasi sędziowie, byle sędziowie. No, rozumiecie państwo, sądy stały się polem walki politycznej. To jest zniszczenie całego systemu. Nie ma zaufania do wymiaru sprawiedliwości, a więc do jednego z monteskiuszowskich filarów trójpodziału władzy. Nie ma zaufania. Słusznie nie ma zaufania, bo sędziowie zachowują się jak politrucy. Sam na własnej skórze to odczuwam. No skazali mnie na przykład w procesie z Ringer Axel Springer, gdzie powiedziałem rzeczy, które sędzia uznał. Ten sędzia, Tyszka się nazywa, bo podaję jego nazwisko, żeby było powszechnie znane. Stwierdził, nie będziemy powoływać świadków, których oskarżony zgłosił, różnych profesorów i tak dalej, bo wiemy, jakie są fakty, bo sąd wie, jakie są fakty. Po czym sąd, wiedząc, jakie są fakty, skazał mnie. To jest logika postępowania sądów. Trudno się dziwić potem, że nie będziemy bronić sędziów, orzeczeń sędziowskich. Zniszczyliśmy wymiar sprawiedliwości dokumentnie. My, bo pozwoliliśmy na rozgrywki polityczne tam. Dzisiaj głos Sądu Najwyższego nie będzie miał żadnego znaczenia. A sądzę, że z konformizmu sędziowie zaklepią te wybory. Nie sądzę, żeby był wyrok, że są nieważne. Jutro jest posiedzenie Sejmu, wszystko przyklepią, wybiorą marszałków, marszałek senior Sawicki. Nie rozumiem tej konstrukcji. Nie rozumiem, bo są chyba starsi od niego, nie? Tylko nie, może nie mądrzejsi, nie wiem. Starsi i mądrzejsi. Znaczy pan Duda czasami ma takie, jak taki dyzio, tak, takie dziwne decyzje, które nie priciom, jakby powiedzieli Rosjanie, tak? Nie wiadomo, o co chodzi. To tak z tym Sawickim. Może tam jest jakieś grubsze knowanie, nie wiem, o co chodzi, ale Sawicki to jest akurat to jądro ZSL-owskie. No, to już wiecie państwo.
Więc już był ministrem, tak. Więc to, co pan prezydent robi, trudno mi tłumaczyć, bo już od dawna zerwała mi się łączność umysłowa z panem prezydentem. Nie potrafię tego nawiązać. Czy jakieś jeszcze pytanie, ręka w górę? Tutaj jeszcze pani do powiedzenia, tak? Tylko. Na początku była mowa o pysze i myślę sobie, że oczywiście, że upadek zawsze pycha wyprzedza kompletną klapę. Taka refleksja po tych wyborach odnośnie PiS-u, to nie była kampania, to taka była kiepska kampania reklamowa, a nie wyborcza. Rzeczywiście osobą, która to jest pan Jarosław Kaczyński, która za to bezpośrednio odpowiada jako główny przewodnik, przez niektórych zwany naczelnikiem państwa, ale i proszę się o odniesienie do skomentowania, może ja źle sobie pomyślałam. Trzeba było po prostu zacząć od rozliczenia, nie od rozdawnictwa i kupowania ludzi i w zasadzie nie było solidarności pomiędzy nami. No to nie można mieć pretensji oczywiście, bo ale jedni krzyczeli, że 500+ to jest hodowanie marginesu społecznego, ale ci, co wydzierali się tak właśnie, to rok wcześniej szli po zasiłki te pandemiczne, czy to, co to tam, jak to tam, jak to było nazwane. Ale przede wszystkim trzeba było rozliczyć się z 6 lat, czy tych 2 kadencji dokonań. Błędy były i na pewno do nich docierały. I trzeba było uderzyć się w pierś, własną pierś, powiedzieć to źle, to będziemy poprawiać. Nie chodziło o jakieś gotowe recepty. Natomiast nazywanie w sposób paskudny przecież człowieka skądinąd bardzo paskudnego, no banda rudego, no to jest zdziczenie i po jednej i po drugiej stronie. A to tyle mojej refleksji. Natomiast na przyszłość, czy pan ma kontakt z wieloma ludźmi, różnymi ludźmi, takimi zwykłymi, takimi mniej zwykłymi, czy w związku z tymi zagrożeniami, które się rodzą, czy będą wynikały z takich geszefciarskich ludzi, którzy obejmą ster, czy nie trzeba byłoby się zastanowić już teraz, żeby się zacząć organizować i przeprowadzić referendum, żeby można było wykonać referendum skuteczne w tych kwestiach najważniejszych, żeby tego nie robić na łapu-capu. Trzeba zmienić ustawę o referendum. Referendum, w którym próg jest 50%, to jest niezwykle trudne referendum. Wymaga wielkiej mobilizacji, no praktycznie niemożliwe do przeprowadzenia. W Szwajcarii rządzą referendami, ale tam nie ma takiego progu. Więc, a zresztą trudno się wdawać w takie dyskusje, bo to trzeba by tutaj długo perorować. Tak, ma pani rację. Gdyby PiS zaczął po ludzku rozmawiać z ludźmi, z telewizji nawet publicznej, mówiąc to nam wyszło, to nie wyszło, to się nie udało, popełniliśmy takie błędy, myślę, że mieliby ogromne poparcie, bo ludzie czuliby uczciwość. A uczciwość to jest dzisiaj deficytowy towar. I naprawdę jesteśmy w stanie płacić komercyjne ceny za uczciwość. W tej powodzi marketingu, propagandy, kłamstwa serwowanego na różne sposoby. Więc pewnie tak by było, ma pani rację, ale tego nie zrobili. Dlaczego nie zrobili? Bali się? Nie wiem. Trzeba by zapytać tych, którzy mieli wpływ na kampanię i na postępowanie PiS-u. Druga rzecz to są oczywiście pewne postaci, które powinny zniknąć z PiS-u, a nie zniknęły. To te wszystkie substancje, które łapią się okrętu i krzyczą płyniemy, tak? Tego było już za dużo. To już zaczynało tamować ten okręt. No trudno, nie jesteśmy PiS-em, nie będziemy podejmować tych decyzji. Możemy tylko smutno podsumować to, co się stało, bo czeka nas coś gorszego.
Ja mam jeszcze taką refleksję, może zacznijmy dyskutować właśnie o pańskich propozycjach, czyli o PJJ, prawda, o panu Piechu, którego widzimy w bardzo pięknym świetle jako katolika, prawda, jako patriotę. A ja czytałem program PJJ, nie jest specjalnie atrakcyjny dla narodu polskiego w związku z tym, że opowiadał o jakimś tam ogromnych ilościach węgla i tak dalej, ale jeżeli my w nieskończoność będziemy wybierać ten węgiel, to taka dziura ogromna będzie i tak się cały Śląsk zawali, prawda, i jeszcze połowa Polski, prawda, do tego. Więc to nie jest przyszłość, nie można opierać gospodarki Polski na dwóch gałęziach przemysłowych, prawda, to jest pierwsza taka uwaga co do pana Piecha. Druga uwaga to jest taka, że mieliśmy kiedyś pana prezydenta, który do dzisiaj Matkę Boską w klapie nosi. Ale ona go nie nosi właśnie. Więc ja nie mam nic naprawdę do pana Piecha, bo jeżeli chodzi o prowadzenie miasta, prawda, czyli tych Siemianowic Śląskich i tak dalej, to ludzie się wypowiadają o nim niesamowicie pięknie, prawda? Niemniej jednak może poczekajmy, sprawdźmy, kto to jest i tak dalej, dopóki się nie będziemy angażować, a przede wszystkim chodzi mi o pana i pańskie poparcie, bo w tym momencie pan przekazał to poparcie wśród nas, Polaków, którzy będziemy to propagować dalej, prawda? Przekazujemy dalej te informacje, które pan teraz podaje. Chciałbym, żebyśmy podyskutowali wszyscy, państwo, co... Więc słuchajcie państwo, te wszystkie uwagi. Mam nadzieję, że powstanie ruch, który nie będzie miał jednego lidera. Bo jednego lidera kupić, przekabacić, skorumpować czy zabić jest bardzo łatwo. I wtedy znowu jesteśmy narodem bez głowy. Mam nadzieję, że powstanie wreszcie inicjatywa polityczna, która będzie miała całą szeroką rzeszę ludzi, którzy się nadają do tego, żeby prowadzić innych. Dlatego tak propaguję lokalizm. Ja nie wierzę w pana Piecha, bo jutro pan Piech może zrobić coś złego jak każdy człowiek. Nie wierzę w ogóle w człowieka, w sensie mojej wiary takiej niewzruszonej. Wierzę w pana Boga i to mi wystarczy. Ludzie są różni, ale jeżeli tych ludzi dobrych jest wielu, to wśród nich unosi się również ten duch dobra. I ten duch dobra prowadzi. Ja w to wierzę. Bo jeden to nie jest ewangeliczna liczba. Dopiero gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w moje imię. Panie redaktorze, jeszcze takie pytanie z dziedziny politycznej. No, na świeżo jesteśmy po wyborach. Mianowicie, no tutaj myślę na tej sali wszyscy jak jesteśmy, chociaż no pewności nie ma. To jest taki niewielki wycinek tej opcji w Polsce, jest mnóstwo, być może jest to nawet najliczniejsza grupa osób o poglądach takich właśnie patriotycznych, prawicowych, konserwatywnych, chrześcijańskich, no ale nie jest to całość narodu. A demokracja jest takim ustrojem dosyć no niedoskonałym, kulawym, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie. No z lewakami wiadomo, te formacje prawicowe w ogóle się nie porozumieją, którzy chcą swoją agendę wprowadzać radykalną, ale jest cała masa ludzi i to dotyczy Polski, ale również innych krajów o poglądach takich centrowych, umiarkowanych, inaczej mówiąc nawet może być może nijakich. I chodzi o to, tu nie chodzi o rzucanie nazwami, czy taka partia prawicowa, czy wschodząca, no ale trudno założyć taką sytuację, że kiedyś doprowadzić do takiej sytuacji, że będzie jakaś super idealna partia konserwatywna, która będzie 90% głosów, bo to jest po prostu bajka. Natomiast te wybory pokazały coś takiego, że kto przeciągnie to centrum do siebie. No i lewica przeciągnęła, znaczy będzie miała te głosy tych wszystkich centrystów, którzy wcale może nawet nie chcieli ich i być może, oby nie daj Boże, będą tą swoją agendę radykalną realizować. Dzięki głosom właśnie tych umiarkowanych centrowych, których jest bardzo dużo.
I mi się wydaje, no bo nie można liczyć na to, że w każdych wyborach zawsze jakaś idealna formacja prawicowa, chrześcijańska zdobędzie większość, bo to raczej to trudno, żeby coś w demokracji, zawsze coś takiego zaistniało. Dziękuję. My musimy być języczkiem uwagi. Języczkiem uwagi każdego układu politycznego. Bez nas nie mogą powstawać koalicje rządowe. I to już jest wystarczające. Być języczkiem uwagi, mieć tą swoją reprezentację polityczną, które, od której zależy, w którym kierunku pójdzie państwo. Nie musimy mieć większości, nie musimy wygrywać wyborów. Musimy być bardzo znaczącą częścią naszego krajobrazu politycznego. Dziś jesteśmy sierotami. Nie mamy swojej reprezentacji politycznej. Korzystamy z franczyzy Konfederacji, PiS-u, trochę PSL-u, bo oni wszyscy mówią, że wierzą w Boga. A jak już złożą rączki do modlitwy, no to już chwała Panu. Wiedzą, jak się przeżegnać, to już w ogóle nasi reprezentanci. Zostawmy to. Budujmy struktury lokalne, hołdujmy lokalizmowi. Właśnie w tej książce Obrona Świata starałem się pokazać, co to znaczy lokalizm, jak sypać piasek w szprychy nowego systemu, jak rozwalić nowy system. Liczę na to, że my Polacy jesteśmy mistrzami świata w rozwalaniu, więc od nas się zacznie rozwalanie globalizmu. Mam nadzieję, to jest nasza misja dziejowa, w tym jesteśmy dobrzy, więc rozwalmy globalizm, rozwalmy władzę ponadnarodowych korporacji, rozwalmy władzę 1% ludzkości, który ma 90% wszystkich zasobów. Przecież to nie jest spiskowa teoria dziejów, to są fakty ekonomiczne. Starajmy się znaleźć miejsce Polski w bardzo zmieniającym się świecie, nie wkładając jajek do jednego koszyka. Bo dziś włożyliśmy jajka do koszyka amerykańskiego. Tylko co się stanie z Ameryką za 10 lat, kto wie? Ja nie wiem. Wiem na pewno, że Unii Europejskiej pewnie już nie będzie za 10 lat. Oby się spełniło. Bo Związek Socjalistycznych Republik Europejskich z komisarzami na czele, to mi brzydko pachnie. Ja jestem z PRL-u i na swojej skórze przerobiłem te dobrodziejstwa rządów komisarzy różnych. W stanie wojennym byli komisarze wojskowi, w szkołach, w urzędach, wszędzie. My tak szybko zapominamy. Nie uczymy młodych ludzi naszych doświadczeń. I oni wierzą w ten komunizm, w to mamienie, w to bajdurzenie komunistyczne Harariego i innych, którzy mówią, nowy, wspaniały świat to będzie lepszy. Nie będzie lepszego światu jak ten, który stworzył Pan Bóg. To jest jedyny świat, który istnieje i będzie istniał. Dobry wieczór, panie Witoldzie. Mam pytanie w kwestii tego, czy Polska pójdzie w stronę Zachodu w kwestii wiary? Chodzi mi dokładnie o to, czy na przykład jak mamy przypadki we Francji czy w Niemczech, że katolicy są mniejszością, tak? Że widzimy, że muzułmanie dominują pod względem wiary, pod względem liczby w procentach i tak dalej. I teraz pytanie, czy według pana Polska właśnie pójdzie w stronę Zachodu w kwestii wiary i jak temu zapobiec? Dziękuję. Ja mam wrażenie, że największym zagrożeniem w Polsce to są karierowiczanie. Nie muzułmanie, tylko karierowiczanie. To jest takie nowe wyznanie. Są młodzi wykształceni z wielkich miast. Nie? Oni już nie chcą pamiętać miast swoich rodziców, miasteczek i wsi. Oni się wstydzą swoich korzeni, a dlatego chcą być bardziej nowocześni niż nowoczesna Warszawka. Specjalnie mówię Warszawka, bo istnieje też Warszawa, z którą się czasem spotykam, która jest przyzwoitym miejscem do życia, ale warsiawka. I to jest zagrożenie dla nas. Apostazje stały się modne, tak jak tatuaże, tak? Wytatuuję sobie wszystko, a potem jeszcze złożę apostazję i dopiero będę nowoczesny. A za 10 lat palnę sobie w łeb, no bo co jeszcze mogę zrobić? Już nic. Rozumiecie? I młodzi ludzie wierzą w to, że wykonując takie proste rzeczy staną się najbardziej modni i będą należeć do elity. Byłem w tym roku i w zeszłym na plaży i byłem przerażony, jak się zmienił świat. Byłem młodym chłopcem.
to tatuaże nosili kryminaliści. Tylko i wyłącznie. Bo te tatuaże coś tam znaczyły. Cynkówy, gwiazdki, no różne, nie będę wtajemniczał, bo to nie ma sensu, nie miejsce na to. Ale dziś, chcąc być oryginalnym, każdy chłopiec i każda dziewczyna ma wywalony tatuaż. Wszyscy są tacy sami, jakby wyszli spod tej samej sztancy. I oni właśnie stali w tych długich kolejkach do głosowania, bo też chcieli być super, super modni. Super modne było zagłosować teraz na Tuska, a jak Tusk się nie podobał, to Hołownię. To takie modne, albo Czarzastego, albo tego takiego mega bolszewika Zandberga. Albo tego miłośnika swojej mamy, pana Biedronia i tak dalej. Więc wartości rodzinne. Oni się powinni nazywać nie Wiosna, tylko Wartości Rodzinne, bo uosabiają sobą wszelkie możliwe wartości rodzinne. Więc ci wytatuowani z korporacji, gdzie im codziennie do głowy pukają, mówiąc tylko tu jest najlepiej na świecie, wszyscy inni to durnie. Na tym polega ideologia korporacji. To są sekty. To są sekty dzisiejszego kapitalizmu. Niepostrzeżenie zauważyliśmy, że cały nasz kapitalizm zachodni uformował się w formie sekt. I to nie są już sekta Amway'a, tylko to są sekty każdej korporacji. Każda korporacja odrywa tych pracowników od rzeczywistości, od rodzin, od wartości i formuje na nowo. Bo takimi ludźmi się lepiej rządzi. Trzeba im wyrwać korzenie, a potem nimi zamiatać jak się da. Bo każdy z korzeniami będzie się stawiał. Nawet jak się uchyli, to wstanie, bo ma korzenie. A jak ktoś już nie ma korzeni, no to się można go jak kurz przesuwać ze strony na stronę, jak tylko to wygodne dla korporacji. Współczesne sekty to są, formujące ludzi od A do Z. Trzeba tłumaczyć się ludziom, trzeba do nich dotrzeć i mówić, ludzie, wyskoczcie z tej kąpieli propagandowej, z tego prania mózgu, jaki wam codziennie robią w korporacjach. Bo przez to pranie mózgu tatuujecie sobie na czole bzdury. Pytam się kiedyś takiej dziewczyny, ma jakiś napis perski. Co to znaczy? Ona mówi, nie wiem, ale ładne. A jak mówię, jak to zdanie znaczy, jestem sługą szatana, zastanowiła się, a może nie. Rozumiecie państwo? No to ten świat współczesny staje się, to jest zagrożenie. To jest zagrożenie, bo czy katolik może mieć tatuaże? O, jaka niepopularna dyskusja, co? Ale by się oberwało, przecież w mediach by nas po prostu rozsiekali. Jak to jest, nie? Gdyby Pan Bóg chciał, to by nam zrobił te tatuaże. No dobra, ale skoro już ktoś ma, no to ma, tak? To znaczy, co, mamy go przekreślić? Nie. Tylko tych ludzi musimy wyciągać z tej hipnozy. Płynącej z internetu, płynącej z korporacji, płynącej z ich środowiska, gdzie oni przekazują sobie informacje o nieprawdziwym świecie i utwierdzają się w tym. Czyli przegramy być może walkę o większość, ale najpierw musimy się osadzić na twardym fundamencie, policzyć i odbudować. Bo jeżeli my jesteśmy słabi i lękliwi, to my nic nie zbudujemy. Jeżeli my nie wierzymy do końca w to, w co powinniśmy wierzyć, to też nic nie zbudujemy. My musimy w sobie przeprowadzić tą rewolucję, wzmocnić się, nie bać się, no bo cóż nam mogą zrobić? Zabrać życie. Zabrać wolność? Nie mogą. Ciało mogą uwięzić, duszy nie uwiężą, umysłu nie uwięzią. Więc rozumiecie państwo, trzeba sobie, ja sam sobie prowadzę taki rachunek często, bo ktoś podchodzi do mnie i mówi, panie, a pan to się nie boi, tak wygaduje pan, pyskuje na wszystkich, przyjdą, stukną pana w łeb i się skończy. No mówię, dobra, mam prawie 60 lat, już się nażyłem, już nachuliganiłem. To czego mam się obawiać? Będzie co da Pan Bóg. Tyle. Znaczy, na czym to polega? Odpowiadając panu tak najprościej. Jak będziemy wierzyć, to zrobimy różne rzeczy. Jak będziemy udawać, że wierzymy, nic nie zrobimy.
Dzień dobry, panie Witoldzie. Bardzo się cieszę, że mogę tu być i a propos jeszcze młodych ludzi chciałam powiedzieć dwa słowa. Zapomnieliśmy też o takiej rzeczy, że właściwie przez te 8 lat wzrosło pokolenie tych 8 roczników, które poszły do wyborów i niestety te statystyki wyglądają w ten sposób. Ja mam dwóch licealistów w domu, więc te prawybory, które były przeprowadzone w ich liceach, wyglądały w ten sposób, że tam na pierwszym miejscu oczywiście była Lewica i Konfederacja i Platforma, prawda, KO. Myślę, że to jest taka grupa, że młodzież jest kompletnie została, mówiąc kolokwialnie, olana i przez PiS, i przez Konfederację, no bo tak jak już tutaj powiedzieliśmy, że te infantylne spoty Mencena były straszne i to nie trafiało w ogóle do młodzieży. I też my jako rodzice mamy ogromny problem, ponieważ ja obserwuję moich synów w liceach właśnie potworną indoktrynację ze strony nauczycieli, bo to są głównie osoby lewicujące albo właśnie z panem Tuskiem sympatyzujące i ja miałam takie odczucie, mam dobry kontakt z dziećmi, rozmawiałam na ten temat bardzo dużo, że to była potworna indoktrynacja. Pierwszą rzeczą właśnie były te prawybory, które tak wyglądały, jak wyglądały i ja z przerażeniem patrzę, jak te moje dzieci będą w przyszłości głosować, bo ja oczywiście jako rodzic mam wpływ, ale mam wrażenie, że coraz mniejszy, bo oni wychodzą powoli w świat, mają nowych kolegów, koleżanki i to nie wygląda dobrze. Co my jako rodzice możemy zrobić? Co ugrupowania polityczne mogą zrobić? Niestety, jak wiemy, odejście od Kościoła jest potężne. U moich dzieci u jednego chodzą 3 osoby na religię, mówię o warszawskich licach, o podwarszawskich licach, 3 osoby, u drugiego 4. Klasy mają po 30 osób, no to wygląda tragicznie. Wiem, że Warszawa to nie jest Polska, że to jest specyficzne miejsce i jest w innych miejscach jest lepiej, ale nie łudźmy się, lepiej nie będzie. Dziękuję. Wiecie państwo, nic mądrego nie powiem. Powiem tyle. Nasza postawa wpływa na ludzi, nasze słowa mniej. Jeżeli dzieciaki patrzą na nas i mówią w porządku, to znaczy, że coś możemy im przekazać tym, co robimy. Coś możemy ich zachęcić do wiek nastu lat, to jest wiek, gdzie oni nie lubią być prowadzeni za rękę. Wręcz przeciwnie, będą się wyrywać. Więc nie prowadźmy ich za rękę, tylko starajmy się dobrze inspirować. Wystarczy. Fajna lektura, dobry film, fajna rozmowa, czas, który możemy im poświęcić, to wszystko jest ważne. Wejście w ich świat, zrozumienie tego świata, nastolatków. Dla nas to jest egzotyka, bo my nie żyjemy w tych smartfonach, znaczy niektórzy już żyją, ale ja na przykład nie żyję w smartfonie, nie mam tego muskularnego kciuka, którym przesuwam, a oni żyją. Więc wystarczy, że będziemy wymagać takich podstaw, tak? Przy obiedzie zostawcie te komórki, pogadajmy. Nie? Pomódlmy się czasem, bez przesady, bo oni dla nich przesadą jest nawet jak ojczyna zmówimy. Nie? Więc chodźmy do kościoła. Nie idziecie, tata idzie, mama idzie. Zostają i myślą. Jest poczucie winy. Może przylecą, a może nie teraz, a za chwilę. Jak już przyjdą do tego kościoła, to już dobrze. Będą już w kręgu naszego oddziaływania. Wiecie państwo, my często popełniamy, bo ja też jestem rodzicem, więc często popełniamy błąd wszystko wiedzenia, a jednocześnie oni widzą, ile my nie wiemy, bo widzą, jak nie tkwimy w ich świecie, nie znamy ich, nie tylko języka nowego, ale tych idoli, tych wydarzeń, którymi żyją. My tego nie wiemy. Dla młodych ludzi my jesteśmy profanami, dziwnymi ludźmi z innego świata. Więc nie wchodząc w ich świat, nie ma dialogu, nie ma rozmowy, nie ma przekazywania jakichś fajnych wartości. Bycie zaprzyjaźnionym z dzieciakiem jest lepsze niż bycie mentorem na siłę. Tylko trzeba w siebie wierzyć też, że się jest w stanie coś przekazać tym dzieciom. Oczywiście to teraz to jest taki smród dydaktyczny, który ja uprawiam, bo ja sam nie mam recepty jakiejś znakomitej. Zastanawiam się głośno po prostu nad tym, ale bez dotarcia do młodego pokolenia, ich językiem, ich obrazami, ich wartościami, nie nawiążemy z nimi dialogu. Będziemy dla nich obcy. I nastąpi rozjazd pokoleniowy i te apostazje się będą poszerzać, bo są modne. Przecież ja zauważyłem, że wśród młodzieży na przykład deklarowanie homoseksualizmu stało się modne. Przecież w populacji statystycznie jest około 3% homoseksualistów. Zawsze. I to się nie zmieni.
Więc jeżeli na raz jest 10, to znaczy te 7 to już są fałszywi homoseksualiści, którzy na skutek mody deklarują się, a potem mogą pójść w jakieś niedobre doświadczenia. To nie tylko są te doświadczenia, bo przecież pojawia się 1000 innych złych rzeczy. Nie mam recepty na wychowanie młodych ludzi. Poza tym, żeby ich traktować poważnie. Dziękuję bardzo za mikrofon ojcu Mateusz, Michałowi, Marszowi, przepraszam. Pozdrowienia też od byłej parafii, w której pracował ojciec Mariusz. No, dzięki jego wielkiej pracy moja córka śpiewała też w scholi, była zaangażowana i do dzisiaj nie utraciła swojej wiary, mimo że żyje, jak tu pani powiedziała, w otoczeniu licealistów, gdzie przed wyborami pytam córkę, a jak się będziecie głosowali, bo już macie po 19 lat. A on mówi, tato, była dyskusja w szkole, ja się z tym w ogóle nie włączałem, bo oni wszyscy mielą o lewactwie, wszyscy, bo PiS i wszystko inne, a już w ogóle wiara to obciach. I to, co pan mówił, panie Witoldzie, zresztą szanuję pana, bo od lat czytam pana książki, tak jak tu wcześniej była mowa, dzięki panu jeszcze nie zwariowaliśmy z moją żoną i z dzieciakami w pandemii, także to wielkie pana zasługi. Natomiast podtrzymuję to, że walczmy o młodzież naszą, o nastolatków, bo indoktrynacja, tak jak pani wcześniej powiedziała, w szkołach jest olbrzymia. Niechęć do wiary jest też olbrzymia i myślę, że wydaje tak, że ona mi tu przed chwilą powiedziała, budujmy modę na chrześcijaństwo wśród dzieci, bo jeżeli tego nie zrobimy, to stracimy kolejne pokolenia. I tylko tyle chciałem powiedzieć. No tak, a to jest też, to co pan mówi, to jest ważne, to jest uwaga do ambony. Księża, zacznijcie mówić do nas o życiu. Zacznijcie mówić o życiu. Zacznijcie mówić o problemach, które nas spotykają codziennie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Więc to jest, musimy wspierać księży. Nie możemy ich zostawiać jako samotne wyspy, które z powietrza będą czerpały natchnienie. My musimy z nimi rozmawiać. Przecież potem te kazania, te wystąpienia budują się na skutek rozmów, kontaktów. Więc ksiądz, to jest wartość księdza, to nie jest tylko wartość jego osobowości i jego sakramentu, ale także, to jest także wartość jego środowiska, którego buduje albo niszczy. Jeżeli chcemy mieć dobrych księży, to ich wspierajmy. Ja mam na imię Rafał, jeszcze raz powiem to. Tak jak pan mówił, jak ja pana tutaj słyszę, nie czytałem pana żadnej książki, ale jak tak teraz słyszałem na tym, nie wiem ile to spotkanie trwało, z godziny, półtorej, już dwie, to... Dwie już podobno. Słyszałem różne takie rzeczy. Po dwóch godzinach się kończy uwaga podobno. Że pan porusza rzeczy no tak na pograniczu życia, no, polityki, czyli takiej rzeczywistości materialnej, czyli właściwie świata, trochę życia duchowego. Dla mnie to jest taka, doceniam pana, nie wiem, szczerość, autentyczność. Trochę dla mnie jest to trochę mieszanie, jak dla mnie, bo ja rozumiem też może krótki czas, ale powiem coś takiego, jeśli chodzi, tak bym trochę porozróżniał, nie pooddzielał mnie jakoś, zupełnie odseparowywał, tylko te rzeczywistości właśnie duchowe od materialnych i tak dalej. Tak, żeby się trochę odróżnić właśnie od pana, który jak ja rozumiem, to miesza. Dla mnie ten polityk to jest w ogóle państwo, jest to taka organizacja, która zajmuje się życiem tu na świecie, doczesnym, nie? Natomiast duch to jest, no, jest nieśmiertelny, to jest poza czasem, jest w czasie i także poza czasem i to jest pierwsza różnica. I dla mnie, jak tak słyszałem, nie wiem, może ja się mylę, ale złą intuicję mam, ale nie wiem, że tylko katolicy mogą mieć reprezentację, znaczy inaczej powiem, że tylko katolicy mogą być dobrymi prezydentami albo posłami. Okej, może ja się mylę, że tak myślę, ale
gdybym miał powiedzieć. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, już właśnie podpowiadają, więc powiem... A pan prowadzi takie rozważanie. Tak, tak, tak. To co? To wykreszczenie. Nie mam żadnego pytania, tylko chciałem... To już mówiłem. Ale liczyłbym, jeśli tak, to liczyłbym na pytania od pana Gadowskiego. Proszę bardzo. Ja bardzo chętnie. Ale w tym, co pan powiedział, jest pewne przesłanie. Otóż gdybyśmy w skrócie mieli zdefiniować program polityczny, sztandar, pod którym pójdziemy, znaleźć taką najkrótszą syntezę tego programu, to ja bym to ujął tak, jest to ruch walki z szatanem. Oczywiście, jakbyśmy to powiedzieli młodym ludziom, gdzieś na zewnątrz, powiedzieliby, no myszy genę, do widzenia, nie? Oszaleli kompletnie. Natanek przy nich to jest po prostu guru normalności. Tak, ale możemy sobie to powiedzieć. Ruch walki ze złem. Ruch walki z szatanem. Ponieważ on sam nic nie zrobi. Nas potrzebuje do tego, żeby coś zrobić, nie? I tych innych. Więc potem z tej wielkiej abstrakcji, z tej wielkiej, i tu odpowiadam panu, niestety rzeczywistość duchowa musi się mieszać z materialną. Bo tak jesteśmy zmieszani. No ale jak to oddzielić? Jak oddzielić? Czy jak robię zupę i wkładam w tą zupę miłość do swoich najbliższych i oni potem jedzą i smokają, to jest w tym mój duch czy nie? No jest. No widzi pan, ale to nie chodziło mi o to, żeby pana zagiąć, tylko doprowadzić do konsekwencji pana rozważania. Ruch do walki z szatanem. I teraz, żeby wyjść do ludzi z tego hermetycznego naszego postanowienia, musimy stworzyć, rozpisać to na konkretne działania. Tak? Czyli i znowu musimy schodzić tak pięterkami niżej. Bronimy życia. Tak? Bo szatan jest przeciwko życiu. Bronimy prawdy, bo szatan jest przeciwko prawdzie. Bronimy uczciwości, bo szatan jest przeciwko uczciwości. I tak dalej, i tak dalej. Schodzimy coraz niżej i okaże się, że gdzieś na poziomie już czysto praktycznym z tego wynikają bardzo proste implikacje. Popieramy nasze własne firmy, nasze własne sklepy, naszych własnych producentów. Ponieważ istnieje porządek kochania. I w tym porządku kochania największe powinności mamy wobec naszego otoczenia. A więc zbudujmy siebie, zbudujmy rodziny, zbudujmy otoczenie i dalej się już nie martwmy, bo to będzie działać. Bo to zaczyna oddziaływać. My musimy zmienić mentalność naszą. Naszą. Nie zmieniajmy mentalności innych. Zmienimy mentalność naszą, a okaże się, że zmieniliśmy innych. To jest stare, to są takie banały wręcz, ale z rzeczywistości duchowej, przenoszone na rzeczywistość materialną. Jestem przeciwny oddzielaniu ducha od materii, bo wyjdzie nam, że z ciałem można zrobić wszystko. Manicheizm nam wyjdzie po prostu, mówiąc krótko, z którym już na szczęście kiedyś poradził sobie święty Augustyn, więc my może też sobie poradzimy. Sądzę, że mogę powiedzieć tyle, że są jeszcze maksymalnie dwa pytania z naszej, tutaj spośród nas zebranych. Będziemy już powoli lądować, więc tutaj pan pierwszy się zgłaszał. Jedno pytanie będzie z tego rzędu, drugie potem z tego rzędu. Przepraszam, jestem rolnikiem, Marek, mam na imię. I chciałem jedną rzecz powiedzieć. Zgodzę się z panem, z to, co pan mówi. Są takie slogany, które wywodzą się, bym powiedział, może z tych dolnych partii naszego narodu. Bóg, honor i ojczyzna. I to jest najważniejsze, które powinno nam przyświecać. Czy to będzie sędzia, czy to będzie lekarz, czy to będzie rolnik, ma wykonywać swoją pracę sumiennie i być za to odpowiedzialny. Jeżeli my nie będziemy, czy to będzie piekarz, czy to będzie ktokolwiek, fakt, że nie jest... nie ma możliwości zweryfikowania tych produktów niekiedy, bo są jakie są, ale powinien do tego dążyć, żeby ten produkt finalny był w porządku. To myślę tak
górnolotnie jako nasza ojczyzna ma być perfekcyjna. Jest to bardzo trudne, ale zarazem wykonalne. Ma pan rację. I co więcej, jest to program polityczny. I to dlaczego? Jest właśnie program polityczny. I nie, jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć. Nie może być coś takiego, że będziemy po środku. Albo jestem zimny, albo jestem gorący. Dzisiaj byłem akurat też na, miło mi, na mszy o 10:00 i ojciec Marek, no ksiądz Marek powiedział o mądrości. Używajmy mądrości na każdy dzień. Używajmy je w naszej rodzinie, która ma być silna, bo od tej komórki się zaczyna. Chcę wam państwu powiedzieć. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zobaczcie państwo, że Bóg, honor i ojczyzna to jest kompletny program polityczny, ale w tej kolejności, w żadnej innej. Bóg jako źródło inspiracji, Bóg jako źródło idei, honor jako metoda postępowania. Nie można osiągnąć dobrych celów niedobrymi metodami. Nie można zapewnić bezpieczeństwa Izraelowi, masakrując Strefę Gazy. Prawda? Czyli honor to jest zasada naszego postępowania. I skąd czerpiemy siłę? Z ojczyzny. Czyli zakorzenieni w ojczyźnie. Bóg, honor, ojczyzna. To jest bardzo konkretny program. Jak się przestanie wykrzykiwać to jako slogan, tylko zacznie się przetwarzać na program polityczny, na konkretne działania, to okaże się, że to jest kompletne źródło inspiracji. Bez Boga nie będzie honoru i nie będzie ojczyzny. Z Bogiem nie będzie niehonorowych działań. Z Bogiem będzie ojczyzna. I to wszystko. No dobrze, to niech będzie i tak. Dobry wieczór, panie Witoldzie, nazywam się Iwona. Mam do pana właśnie pytanie co do Izraela i Palestyny, jako że pan w sumie jest dosyć obeznany w tamtych regionach. Jak panu się wydaje, czy w końcu świat zaprzesta tej masakrze, czy nie? Dziękuję. Nie. Ta masakra jest niestety implikowana od czasów biblijnych. Dlaczego? Abraham miał dwóch synów, Ismaila i Izaaka. Tak, ale ci dwaj weszli strefę kolizyjną, bo Hagar, matka Ismaila, została wygnana, tak, razem z Ismailem. Arabowie twierdzą, że pochodzą od Ismaila. Żydzi twierdzą, że pochodzą od Izaaka. Czyli, ale no to jest taki eschatologiczny jakby wymiar tego konfliktu. Natomiast taki bardzo praktyczny wymiar tego konfliktu to jest pierwsze 50-lecie XX wieku. Powstaje syjonistyczna idea państwa Izrael, za nią idzie stworzenie Izraela w brytyjskim mandacie. Tam mieszkali Palestyńczycy. Wszyscy wiemy, jak to się odbyło. Gdyby, nawiasem mówiąc, gdyby nie masakra jednej wioski na północy dzisiejszego Izraela, nie byłoby konfliktu ze światem szyickim. Bo to była szyicka wioska wypędzona, od tego zaczął się cały konflikt ze światem szyickim, czyli Iranem, Hezbollahem i Irakiem. Czy jest szansa na rozwiązanie tego konfliktu? Nie. Nie ma. Dlatego, że z jednej strony jest szowinizm syjonistyczny. Tutaj to nie są terminy wartościujące. To jest opis. Syjonizm operuje szowinizmem narodowym. A z drugiej strony jest nienawiść narastająca przez 70 lat, wynikająca z upokarzania, z odbierania praw, z odbierania ziemi, z tego wszystkiego, co sami wiemy. I teraz nienawiść i szowinizm nie są do pogodzenia. Będą się masakrować. Czy istnieje rozwiązanie? Jeżeli Bóg go nie ześle, to nie ma. To jest konflikt, który po prostu nie ma rozwiązania dziś. Ponieważ wyobraźcie sobie państwo, że zginęło już ponad 10 tysięcy cywilnych ofiar w Strefie Gazy. To może być kilka tysięcy rodzin, które mają
swoje dzieci, swoich krewnych. Wszyscy oni staną się bojownikami antyizraelskiego powstania. Prędzej czy później. Czy te krzywdy, które teraz są dokonywane, będą rodziły krzywdy następne. Jeżeli nie zatrzyma się morderstwa i krzywd, nigdy nie będzie pokoju. Żaden traktat pokojowy, a było ich już kilka, nawet Nobla dostał Arafat razem z premierem Izraela, już nie pamiętam którym, za Camp David. I co z tego? To wszystko jest warte tyle, co papier, na którym został sporządzone zostały te wszystkie traktaty. Konflikt na Bliskim Wschodzie ma dużo szersze podłoże, niż to się może wydawać. Pamiętajcie Państwo, że w Medynie to Mahomet wydał rozkaz ścięcia głów 800 Żydom zamieszkującym dzielnicę żydowską, tylko po to, żeby zrabować ich majątek. To jest opisane w Koranie. Więc to jest konflikt religijny. To jest konflikt, który nie da się metodami politycznymi rozwiązać. Można chwilowo zawieszenia broni, jakieś inne rzeczy. Ja nie znam sytuacji w Izraelu od 2010 roku, bo właściwie tam nie byłem od 2010, a od 2017 mam zakaz wjazdu do Izraela, więc... Wiecie Państwo, to jest tak. Wokół Izraela jest 300 milionów Arabów, ale Izrael posiada 50 głowic jądrowych. Proszę mi rozwiązać taki dylemat. Jak to rozwiązać? Także nie wiem. Oczywiście w tym kotle mieszają wszystkie możliwe mocarstwa. Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone. Ci najwięksi, ale też Iran, Turcja, Arabia Saudyjska, Katar. Wszyscy. Tam idą ogromne pieniądze na to, żeby to się rozgrzewało. Wybuchło to wtedy, kiedy to było najbardziej na rękę Putinowi. Żeby wojna na Ukrainie zeszła na dalszy plan. No tak się stało. Czy on to sprawił? Może to bym przeceniał Putina już, gdybym twierdził, że tak. Ale trzeba się nad tym zastanowić. Jak to rozwiązać? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Znając psychikę Arabów i Żydów, to ten konflikt to jest konflikt prawdziwie wschodni, gdzie się podrzyna gardła, odrąbuje głowy, sika na zwłoki. Widzieliście Państwo te filmy? Jedni sikają na zwłoki i drudzy sikają na zwłoki. Nie ma większego barbarzyństwa, tylko Ukraińcy mogą się jeszcze z nimi porównywać. Nie potrafię na to odpowiedzieć. Co dalej? Aha, no właśnie. Tak. Na terenie Niepokalanowa? Nie ma. Nie ma, ale proszę założyć. Ale kto wie, może wreszcie będzie okazja. Może będzie. Wiecie Państwo, z klubami przyjaciół to jest tak. Bardzo wiele też ma działaczy tych klubów pretensje do mnie, że ja nie przyjeżdżam i nie, instrukcji nie wysyłam, nie mówię, co mają robić. Ale przecież jeżeli mamy budować ruch wolnościowy, to on ma być wolny, bez jakiegoś dyktatorka kolejnego. Więc jak mnie pytają na kolejnych spotkaniach, czym są kluby przyjaciół, ja odpowiadam tym, czym chcą. Po prostu. Jedni chcą czytać sobie książki na głos. Proszę bardzo. Drudzy chcą chodzić na strzelnice. Proszę bardzo. Trzeci budują jakieś sieci wymiany towarów rolnych od producentów. Znakomicie. Kiedyś te wszystkie doświadczenia się przydadzą, żeby stworzyć jeden rozsądny, normalny program lokalizmu. I w to wierzę. Ale to muszą być strumyczki, które ciekną, aż zbiegną się w jakąś dużą rzekę. To nie jest efektowne, ale kiedyś może się okazać efektywne. Tak, ja też mam taką propozycję. Zróbcie to. Dobrze, moi drodzy, nie wiem jak wy, ja mam takie dziwne uczucie w czasie tego spotkania, że, no nie wiem, jem, chłonę ponad dwie godziny i nadal jestem głodny. Chłonę to wszystkie smakowite, przepyszne kąski wiedzy. Więc mam nadzieję, panie Witoldzie, co pan na to, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, że będziemy mieli okazję jeszcze się spotkać tutaj w Niepokalanowie. Ja z wielką przyjemnością przyjadę. Możemy pooglądać sobie razem film Święci z Doliny Niniwy, możemy dyskutować. Mnie jest to tak przyjemnie, że przyjadę z przyjemnością. Także bardzo dziękujemy.
Wreszcie móc posłuchać, tym razem na żywo, nie tylko za pomocą kanału na YouTubie, kogoś, kto jest osobą niezwykle inteligentną, rozsądną, z bardzo dużą wiedzą, z dużym doświadczeniem, a do tego jeszcze osobą wierzącą. Także to jest ogromna wartość. Wszystko w jednej osobie to jest bezcenne. Z tą wiarą to bym tak był ostrożny, bo ona to takie ma wzloty i upadki, ale... Z pełną świadomością powiedziałem, panie Witoldzie. Także wielkie, wielkie Bóg zapłać. Serdeczne dzięki. Ja bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję. Zostałem jeszcze poproszony przez osoby, które przyjechały razem z panem Witoldem, aby ogłosić, że tam z tyłu, za nami wszystkimi, jest dwoje drzwi, przez które można dostać się do książek autorstwa pana Witolda. Tylko prosiłbym, bo tam jest dosyć wąsko, żeby tak właśnie, żeby też... sądzę, że dla każdego powinno starczyć, każdego, kto będzie chciał nabyć taką książkę. Nie wiem, czy... I kto już nabędzie tę książkę, sądzę, że będzie można tutaj podejść na scenę i tutaj przy tym stoliku pan Witold będzie podpisywał. Ja bardzo dziękuję i szczęść wam wszystkim Boże. Dziękuję bardzo. I tylko jeszcze nie koniec. Ja bym poprosił, bo żebyśmy to spotkanie podsumowali wspólną modlitwą za naszą ojczyznę i za te wszystkie sprawy, o których rozmawialiśmy. Jesteśmy w Niepokalanowie, zatem w sposób szczególny powierzmy to w opiekę Maryi Niepokalanej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Maryjo, prosimy Ciebie, abyś otoczyła swoim szczególnym płaszczem tutaj w Niepokalanowie, o to Ciebie prosimy. W tym miejscu, gdzie święty Maksymilian też bardzo troszczył się o sprawy ojczyzny w czasach, gdy żył i starał się to robić na łamach właśnie rycerza Niepokalanej. Wszystkich jednoczyć w tym czasopiśmie, w tej myśli, którą przekazywał. Maryjo, prosimy Ciebie, żebyś te wszystkie sprawy, o których teraz rozmawialiśmy, pana Witolda, który też stara się z miłości do ojczyzny, do Polaków, to wszystko, czym żyje, to, co się dzieje w jego sercu, przekazywać. Maryjo, prosimy Cię, abyś temu pobłogosławiła i okryła swoim płaszczem. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Maksymilianie Kolbe, święty Janie Pawle II, Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bóg zapłać wszystkim.